Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, w niedzielę polska wieś rusza na Warszawę. Tłumy ściągną na manifestację przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, to nie są manifestacje przeciwko rządom. To są manifestacje przeciwko łamaniu podstawowych zasad demokracji i trybu legislacyjnego. Przecież my wcześniej nie wybieraliśmy się na marsz przeciw PiS-owi. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z Komisją Rosyjską, bo z jednej strony powołana do badania wpływów rosyjskich, z drugiej strony powołana zgodnie z nomenklaturą i prawem już nie rosyjskim, a tak naprawdę sowieckim, no nie można wobec tego faktu być biernym. Więc dzisiaj zamiast mówić rzeczywiście o tych problemach, które nękają polską wieś i gdzie dzisiaj mamy sytuację z brakiem jakiejkolwiek możliwości sprzedaży zboża i skorzystania z tej pomocy rządów. O tym jeszcze porozmawiamy, panie ministrze, Dzisiaj, panie redaktorze, podstawową zasadą jest zwrócenie uwagi całemu światu, że niestety w Polsce mamy do czynienia z bezprawiem legislacyjnym. To jest rzecz bez precedensu, która się niestety w ciągu ostatnich 8 lat pogłębia. I tutaj w tej sprawie pan prezydent Andrzej Duda, doktor nauk prawnych, strażnik konstytucji, kompletnie zawiódł. Panie ministrze, ale tak się zastanawiam, czy państwo trochę nie rozminęli się, szczególnie państwo, mam na myśli PSL, z emocjami społecznymi na wsi. Czy myśli pan, że ta obawa przed komisją, przed jej działaniem, sprzeciw wobec trybowi jej funkcjonowania, on faktycznie jest odczuwalny na wsi? Pana ministra wsi ktoś się wybiera do Warszawy w niedzielę oprócz pana? Otóż, panie redaktorze, tak, można udawać, że nic się nie dzieje. Ale ja nie, tylko pytam, jakie jest pana wrażenie? Czy po prostu polska wieś też tym żyje i też się tej komisji obawia? Dziś nie spodziewam się, że ja będę przesłuchiwany. Dziś nie spodziewam się, że pan będzie przesłuchiwany, ale niewykluczone, bo i ja, i pan podlegamy tej samej procedurze, która dla tej komisji została ustalona. I jeszcze dzisiaj nie zaprotestują ci świadomi tego faktu, to nieświadomi także niebawem będą podlegali tym samym rozwiązaniom prawnym. Ale do czego jest polska wieś nieświadoma, panie ministrze? To nieświadomi na wsi mieszkają nieświadomi ludzie? Panie redaktorze, proszę mnie nie łapać za język. Ja jeszcze raz podkreślam. Nie wszyscy tak na bieżąco i czynnie uczestniczą w polityce, jasne, jak oczywiście pan i ja. Natomiast mamy sytuację, w której spora część mojego regionu jest kompletnie wykluczona, jeśli chodzi o Polsat, jeśli chodzi o TVN. Korzysta tylko i wyłącznie z mediów publicznych. Ja już od dłuższego czasu ich nie oglądam, bo moje, że tak powiem, skołatane serducho mogłoby tego nie wytrzymać. W związku z tym ja jestem spokojniejszy. Ja mam ocenę, czytając, słuchając różnych przekazów z różnych stron. Natomiast spora część ludzi ma tylko jeden przekaz. I ja wczoraj chociażby w Sokołowie Podlaskim spotykam człowieka w wieku lat pewnie 50, prowadzącego działalność gospodarczą. Jest oburzony i on się wybiera. I w aptece spotkałem znajomą, mieszka pewnie z 8 kilometrów od mojej wsi, 85-letnią kobietę, bardzo sprawną intelektualnie, świadomą tego, co mówi. No i ona znowu z kolei jest oburzona, jak można występować przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. I jedna, i druga wypowiedź jest dla mnie zrozumiała, bo wiem, że i jedna, i druga strona korzysta z takiego źródła informacji, do jakiego ma dostęp. Panie ministrze, a jeżeli chodzi o zmianę decyzji tak PSL-u, jak i Polski 2050, to jest początek jakiejś bliższej współpracy z Platformą Obywatelską, początek bliższej współpracy w ogóle całej opozycji, to może być początek takiego procesu, który doprowadzi jednak do wspólnych list, czy to jest nadzwyczajna sytuacja, chodzi o komisję, protest przeciwko temu rozwiązaniu i nie przekłada się to na właśnie tę wyborczą, polityczną rzeczywistość? Proszę sobie przeczytać dzisiejszy wywiad Władysława Kosiniaka-Kamysza dla Gazety Wyborczej. On tam jasno oświadczył, ja zresztą mówiłem o tym już kilkakrotnie. Nie ma mowy i dyskusji i pomysłu na powrót do jakiejkolwiek jednej listy.
My mamy trzecią drogę, my chcemy zaproponować w Polsce lepsze rozwiązania. Chcemy skończyć z tym konfliktem. Panie redaktorze, to co się wydarzyło 29 maja podpisem pana prezydenta Andrzeja Dudy, to jest nic innego jak polityczny zamysł dalszego konfrontowania i podkręcania tej spirali nienawiści wśród Polaków. To trzeba zablokować. Ale zanim to zablokujemy, trzeba jasno powiedzieć panu prezydentowi: panie doktorze Andrzeju Duda, nie tędy droga, nie tędy droga, bo tak naprawdę podpisując tę ustawę nie tylko sprzeniewierzył pan się konstytucji, ale także ślubowaniu, jakie składa każdy doktor po zdaniu egzaminu doktorskiego. Panie ministrze, a ten marsz może... Prowadzenie rozprawy. Mhm, jasne, a ten marsz może być takim wydarzeniem, które wpłynie na polityczną rzeczywistość, na sytuację. To mogą być takie tłumy, które przyczynią się ja do... Ja panu powiem, że mnie to najmniej interesuje. Nie no, ale to chyba w marszach tak o to chodzi. No, frekwencja jest... pokazuje tak naprawdę, decyduje o znaczeniu wydarzeń. Udział, ale na litość boską nie sprowadzajmy dyskusji do tego marszu. No. Dzisiaj mamy posiedzenie odkłóconego Trybunału Konstytucyjnego, bo sprawa dotyczy dwóch kolesi z rządu. Natomiast kiedy była sprawa dotycząca Polaków i miliardów pieniędzy dla Polski, ten skłócony Trybunał się nie odkłócił i rozprawę wyznaczył na 27 czerwca. Tak postępuje demokratyczna władza, tak postępują politycy odpowiedzialni za kraj, gospodarkę, samorządy, rolnictwo. Nie. Oni załatwiają swoje własne sprawy. Żeby chronić, za przeproszeniem, własne tyłki, są w stanie się odkłócić i zebrać i dziś będą w tej sprawie orzekać, choć ta sprawa zgodnie z prawem powinna być umorzona, bo składał wniosek marszałek Kuchciński i ona uległa dyskontynuacji. I tutaj nie powinien się wypowiadać w tej sprawie w ogóle Trybunał Konstytucyjny, ale ponieważ 6 czerwca w tej sprawie głos zabierze Izba Karna Sądu Najwyższego, ta sama Izba Karna, która 25 maja orzekła, że proces Brzeski był procesem politycznym, nie mającym żadnych podstaw prawnych, a Witosa skazano na podstawie kodeksu karnego carskiego z 902 roku Kagańcewa, więc tu mamy do czynienia z sytuacją, w której powstaje znów komisja, która jest wzorowana na prawie sowieckim. No tak nie można postępować w państwie demokratycznym. Panie ministrze, to trochę rynkiem zbóż się zajmijmy, już takim sensu stricte rolnictwem. Obawy od tygodni czy miesięcy, mówi się o tych obawach, które przed sytuacją na rynku zbóż, stan magazynów, żniwa. Czy faktycznie te magazyny są opróżniane, panie ministrze? Czy ukraińskie zboże wyjeżdża z Polski? Widać, ten proces się dzieje? Czy absolutnie nie i nadchodzi katastrofa, nie będzie gdzie zboża magazynować? Otóż, panie redaktorze, ukraińskie zboże nie tylko, że przejeżdża przez Polskę, ale nadal wjeżdża. Ja mam informację z ostatnich dni, że kolejne 400 wagonów zboża ukraińskiego wjechało do Polski. Ja w poniedziałek widziałem w Kołbieli konwój 6 tirów prowadzony przez 2 samochody Krajowej Administracji Skarbowej, ale dziwne, nie jadący na zachód, tylko jadący od Warszawy na wschód, w stronę Mińska Mazowieckiego. Więc ja pytam, gdzie tu statki, gdzie tu przeładunek? Ja nie widzę w swojej okolicy żadnego portu przeładunkowego, na który można byłoby zapakować to zboże i wysłać poza obszar celny Rzeczypospolitej. Panie ministrze, to, że ten konwój jechał na wschód, nie wiem, może tam został załadowany do wagonów, może to zboże zostało załadowane i pojechało na zachód dalej. Pewnie konwojenci pomylili drogi i kierunki. Tak się może zdarzyć. No ale już jak byli konwojowani, no to chyba już to zboże nie zostało w Polsce. Bo 2 tygodnie temu podobny konwój zauważono na ulicy Modlińskiej w Warszawie, która jest w trakcie remontu. Więc ja rozumiem, że trzeba pokazywać, że coś się dzieje. Mhm. Ale poprawy nie ma, zdaniem pana ministra, tak? Poprawy nie ma zupełnie. Mamy sytuację, w której podmioty, które operują na rynku zboża, te średnie na poziomie jednej gminy, półtorej gminy, te, które kupują 5-15 tysięcy ton pszenicy, rzepaku, one nie dostały żadnej pomocy. Te podmioty kupiły po żniwach od rolników w ubiegłym roku pszenicę po 1600, rzepak po 3200. Dzisiaj nawet połowy ceny nikt im za to nie chce dać. Im się kończy termin spłaty kredytu obrotowego, który wzięli skupowego na skup tego zboża i rzepaku. Nie mają pieniędzy, żeby zaciągnąć kolejne kredyty. Mówię, żeby gdyby im udzielono pomocy,
Oni zwiększyliby swoje moce zasypowe. Może jeszcze 8 miesięcy by to zboże żabę przetrzymali. No ale w tej sytuacji, jak przyjdą im odsetki karne płacić w bankach, oni są bankrutami. Oni we żniwa nie kupią od rolników nie to, że ani jednej tony, ani kilograma rzepaku czy pszenicy. I dopiero w sierpniu, we wrześniu ten problem zacznie być widoczny. Czyli panie ministrze, nadchodzi katastrofa w rolnictwie? Jasne. Rolnicy dzwonią do mnie, pytają, gdzie mogą sprzedać. Oni są już gotowi sprzedać nawet po 600-500 zł za pszenicę, żeby dostać te 3000 zł dopłaty. I nikt nie chce od nich tego kupić, bo tak jak mówię, te pośredniczące w obrocie zbożem na rynku podmioty są zasypane, a jednocześnie nie mają zdolności kredytowych. No to panie ministrze, rozumiem, że sytuację poprawić miało wywiezienie tego ukraińskiego zboża, tych kilku milionów ton poza granicę. To się nie stało, nie stało i nie dzieje, zdaniem pana ministra, tak? W ogóle ten proces... Nie wiem. GUS podaje, w kwietniu wywieziono 750 tysięcy ton, okay. A miało być 1,5 miliona. W maju wywiezie się nie więcej jak 700 tysięcy ton, bo zwyczajnie w portach nie stoją statki, nie ma kontraktu. Około 2,5 tony, 3, to 3 tony tyle mi ciągle jeszcze jest, tak? Panie redaktorze, 3 miliony, tony, oczywiście 3 miliony ton to było w magazynach, tak. w stodołach i zbiornikach u rolników. Ale co najmniej 10 milionów ton leży właśnie w tych magazynach pośredników, właśnie tych małych pośredników, którzy operują na poziomie jednej, dwóch gmin. Oni mają największy zapas. To u nich leży to zboże, o którym w ogóle minister nie chce dzisiaj mówić. Panie ministrze, tu postawmy przecinek. Za chwilę do tej dyskusji wrócimy w internetowej dogrywce. Sedna sprawy. Marek Sawicki, były minister rolnictwa, polityk Prawa i Sprawiedliwości, zostaje z nami, słuchaczom Radia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zapraszali mnie. Może Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie wiem, skąd ta pomyłka. Przepraszam, panie ministrze. W Prawie i Sprawiedliwości pewnie już nie... Tam się pan nie wybiera, z pewnością. Więc PSL bez zmian zielona koniczynka. To jest absolutnie znak Marka Sawickiego. Pan minister zostaje z nami. Życzymy dobrego dnia słuchaczom Radia Plus. Radio Plus. Sedno sprawy. Marek Sawicki cały czas jest z nami. Panie ministrze, rozumiem, że pytanie o to, jak sprawdził się nowy minister rolnictwa, minister Robert Telus. Odpowiedź na takie pytanie może być tylko jedna. Pana zdaniem nie sprawdził się, tak? Panie redaktorze, bardzo trudno jest oceniać byłemu ministrowi aktualnego ministra. Ja każdemu ministrowi życzę dobrze. Każdemu ministrowi staram się podpowiadać. Tak jak na początku rozmawiałem z wicepremierem Kowalczykiem, też parę sugestii mu zgłosiłem. Dawał pan kredyt zaufania, to pamiętam. Mówił pan, że minister Kowalczyk na tym stanowisku to jest szansa i tak dalej. Polska wieś 21, teraz 20-21 kwietnia tego roku. Był na tym kongresie, w tym kongresie udział brał i minister Telus, i wicepremier Kowalczyk. Wszyscy byli ministrowie rolnictwa. Tam również zwracaliśmy uwagę, jak problem rozwiązać. Jeśli nie będzie uruchomionych tak zwanych kontraktów terminowych z tymi średnimi podmiotami na odbiór tego zboża za kilkanaście miesięcy, nic się nie wydarzy. Jeśli radykalnie nie zwiększy się zużycia zboża w Polsce i rzepaku na cele energetyczne, nic istotnego się nie wydarzy. Mało tego, trzeba dzisiaj uczciwie rolnikom powiedzieć, że prognozy na żniwa tego roku światowe są dość korzystne. W związku z tym niech nikt nie opowiada rolnikom, tak jak mówił to jeszcze rok temu wicepremier Kowalczyk, że po żniwach będą lepsze ceny, bo część rolników mówi, no nie sprzedam pszenicy za 600 zł, będę je otrzymał po żniwach. Po żniwach będzie droższa. Nie będzie droższa, bo podaż zboża na rynkach światowych jest duża, bo Morze Czarne, mimo że tam trwa wojna, jest odblokowane, bo transport przez Morze Czarne i Morze Śródziemne do Afryki jest o wiele tańszy niż transport przez Bałtyk cieśninami duńskimi, gdzie ładowność masowców jest o połowę mniejsza niż ta na Morzu Czarnym. W związku z tym uczciwie trzeba powiedzieć, nie tak ten problem się rozwiązuje. I te ciągłe otwieranie transportów i otwarta droga Unii Europejskiej na zboże i rzepak ukraiński powoduje, że w mojej ocenie nadal spora część tego towaru, nawet jeśli wyjedzie
200 metrów za granicę niemiecką, to z powrotem wraca do Polski. Bo mamy sytuację, w której jeśli jest podaż tańszego o 300-400 zł za tonę zboża, no to nic dziwnego, że naturalnie podmioty funkcjonujące zgodnie z prawem z takiej podaży korzystają. Więc jeśli się chce coś takiego prowadzić rozsądnie, to była nasza propozycja z lipca ubiegłego roku. Kaucja wwozowa 1000 zł do tony, uwalniana w perspektywie 2 tygodni, jeśli zasypiesz to na statek i statek opuści strefę celną Unii Europejskiej. Tego nie zrobiono, a do tego zobowiązał się w porozumieniu z rolnikami i wicepremier Kowalczyk, i także obiecywał to komisarz Wojciechowski. Więc jeśli nie będzie kaucji wwozowej, to cały system nadal będzie nieszczelny jak sito i mamy sytuację, w której rolnicy mówią, no dzwonią, proszą, weźcie ode mnie ten hodowca, tamten przetwórca, weź ode mnie 10-15 ton. Nawet jeśli nie możesz teraz odebrać, to wypłać mi fakturę, daj zaliczkę, ja ci to przywiozę w listopadzie, ja ci to przywiozę w grudniu. Ja się uczciwie z tobą rozliczę, bo współpracujemy od wielu lat. To wszyscy odpowiadają. Do żniw nie biorę ani tony. Panie ministrze, to na inny temat jeszcze chciałem pana zapytać. Zbliża się 80. rocznica rzezi wołyńskiej. Raz na jakiś czas ten temat wzbudza gdzieś emocje na styku relacji polsko-ukraińskich. Czy zdaniem pana ministra ta rocznica jakoś szczególnie powinna wyglądać? Czy polskie władze powinny może być tam na Wołyniu tego dnia? Jak zdaniem pana ministra powinniśmy do tego wszystkiego podejść? Czy raczej w trudnym dla Ukrainy czasie o Wołyniu nie szczególnie przypominać? Czy to jest przeciwnie dla nas dobry czas, żeby Ukraina poczyniła jakieś ustępstwa w tej polityce historycznej, mocno niesprawiedliwej po prostu? Otóż, panie redaktorze, moje środowisko polityczne od 30 lat przypomina mocno, o pamięć prawda. O Wołyniu ciągle się upomina. Jasne. Robił to niezmiennie Franciszek Stefaniuk, wicemarszałek Sejmu. Robił to niezmiennie wicepremier Jarosław Kalinowski, robimy to nadal. Ta sprawa musi być wyjaśniona. Jeśli tej sprawy Ukraińcy z nami wyjaśnić nie chcą, jeśli tej sprawy nie potrafi postawić na właściwym poziomie i miejscu ani premier Morawiecki, ani prezydent Andrzej Duda, to ja informuję, że dzisiaj mamy kolejne wydarzenia i kolejne kroki naprzód w zakresie przyjaźni niemiecko-ukraińskiej, francusko-ukraińskiej. Szczyt w Mołdawii pokazał, kto siada przy głównym stole. Przy głównym stole siada szef Komisji Europejskiej, przy głównym stole siada Macron, Scholz, nie ma tam Mateusza Morawieckiego. Wypisaliśmy się z decyzyjnego grona Unii Europejskiej, z decyzyjnego grona zarządzania Unią Europejską i nie dziwmy się, że w tej chwili przy słabnącej pozycji i tym rozmontowywaniu podstawowych zasad prawnych w Polsce ominą nas. Ominą nas, dogadają się z Ukrainą, a Ukraina, dziękując nam za pomoc, której jej żeśmy udzielili, zapomni o starych sprawach. Ale to pan minister teraz mówi o odbudowie Ukrainy, pominął nas? W jakim kontekście? Panie redaktorze, i w odbudowie, i w dalszych relacjach. Ja przypomnę, my ponieśliśmy największy wysiłek w stosunku do naszego potencjału gospodarczego i ludnościowego w zakresie pomocy Ukrainie. I to zauważył cały świat. Jasne. To niestety dzisiaj kierujemy sprawy na inne tory, znowu uciekamy w jakieś boczne, wewnętrzne rozgrywki związane z nadchodzącymi wyborami, a nie pilnujemy naszego interesu gospodarczego na wschodzie. I teraz trzeba sobie jasno powiedzieć. Ja w pewnym sensie rozumiałem Ukrainę, która nie mając swojej państwowości, szukała jakiegoś aktu założycielskiego, mitu założycielskiego swojej państwowości. Jasne. I swojego bytu. I ona go gdzieś tam szukała w środowiskach Bandery i UPA. Natomiast dzisiaj ona ma pełne podstawy do tego, żeby w obliczu wojny od 2014 roku trwającej zbudować demokratyczne, solidne podstawy nowoczesnego europejskiego państwa. Ale panie ministrze, ale przekładając na taką praktykę polityczną, co teraz polski rząd powinien robić? Zbliża się 80. rocznica rzezi wołyńskiej. Musi rozliczyć się z przeszłością. Jak to powinno wyglądać?
Ja nie jestem specjalistą od spraw zagranicznych, ja tylko zwracam uwagę na to, że od tego mamy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, od tego mamy pana prezydenta, od tego mamy całą dyplomację i Polska powinna poczynić większy wysiłek na rzecz obecności, na rzecz wyjaśnienia, na rzecz ekshumacji, na rzecz pochowania godnego tych wszystkich, którzy zostali pomordowani i zostawieni nie wiadomo gdzie. Ta rana boli. Ta rana boli nie tylko tu w Polsce, ale także Polaków na całym świecie. I Ukraińcy też powinni zrozumieć, że przecież bezinteresownie tej pomocy żeśmy im udzielili. Natomiast oni powinni zastanowić się nad tym, czy ten mit założycielski Bandery jest dla nich ważniejszy niż dzisiaj demokratyczna, niepodległa, wolna Ukraina, która mając partnerstwo z Polską stanowi o sile także całej Europy. Natomiast być może Ukraina wybierze inny kierunek, o tym, o czym mówiłem. Przecież jeszcze rok temu, na początku wojny, półtora roku temu, Francja była zdecydowanie po stronie Rosji. Niemcy były zdecydowanie po stronie Rosji. Nie tak, panie ministrze. No byli, nie, Francja i Niemcy były po stronie Rosji, aż tak? No może za mało pomagało Ukrainie, ale były po stronie Rosji? Panie redaktorze, gdyby Stany Zjednoczone w listopadzie 2021 roku nie zdecydowały o powrocie na podstawie informacji ich wywiadu, co się dzieje w Rosji w stosunku do Ukrainy, to mielibyśmy w 3 tygodnie pozamiataną całą Ukrainę. I dziś byłby tam promoskiewski w Kijowie rząd. I wcale palcem nie kiwnęłaby ani Francja, ani Niemcy. Panie ministrze, dziś proszę zauważyć, co robi Macron. Kończysz, niestety musimy naszą rozmowę, panie ministrze. Ciekawy wątek. Punkt widzenia i angażuje się na rzecz Ukrainy. Ciekawie ta dyskusja się rozwinęła, ale niestety, panie ministrze, musi zmierzać ku końcowi. Bardzo dziękuję. Marek Sawicki, były minister rolnictwa, polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego. Udanego weekendu panu ministrowi życzę, udanej niedzieli też w stolicy. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Nie tylko, bo także w Białej Podlaskiej jest święto regionalne, ludowe, tam także będę. To też pozdrawiam wszystkich mieszkańców Białej Podlaskiej. Dobrego dnia, dobrego weekendu państwu życzę. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz zapraszam państwa na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej programem Startuje Ekspres Biedrzycki.
Dzień dobry Państwu w piątek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej, wybory 2023. Kłaniam się i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Tematy chyba dość oczywiste. Liczba dnia także. Liczba dnia dziś to 4. 4 jak 4 czerwca. Czy marsz, który ma być marszem niezgadzających się z tym, co dzieje się w Polsce, będzie punktem zwrotnym tej kampanii wyborczej? Czy uda się utrzymać społeczne nastroje politykom opozycji? Na te tematy oczywiście dziś będziemy rozmawiać, ale skupimy się przede wszystkim na kwestii komisji weryfikacyjnej, ale także konsekwencji, które ona może ze sobą przynieść nie tylko dla Donalda Tuska, ale również dla rządzących oraz głowy państwa. Tych konsekwencji wokół Andrzeja Dudy pojawia się coraz więcej, między innymi sypie się jego rada doradcza. Jest kolejne odejście związane z Lex Tusk. Dwóch członków, profesor Krzysztof Pyrć i Piotr Całbecki, zrezygnowali z zasiadania w Narodowej Radzie Rozwoju. Z kolei Stanisław Mazur zrezygnował z zasiadania w Prezydenckiej Radzie do Spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. No i rzeczywiście są kolejne zapowiedzi zerwania współpracy z prezydentem Andrzejem Dudą. To też będzie ważny element naszej dzisiejszej dyskusji, więc nie przedłużam. To jest drugie wydanie programu Ekspres Biedrzyckiej, wybory 2023. Zapraszam Państwa. I Państwa gośćmi dziś, bardzo mi miło. Zacznę od najbliższego sobie tutaj po mojej lewicy, także pani doktor, proszę wybaczyć, że nie od pani zaczynam, ale lecimy po kolei. Pan doktor Bogusław Grabowski, ekonomista, był członek Rady Polityki Pieniężnej. Pani doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. I doskonale Państwu znany z naszego programu dr Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Drodzy Państwo, zaczynamy od tematu komisji weryfikacyjnej, od podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Przypomnijmy sobie, co w tej sprawie działo się w tym tygodniu. Jest przecież komisja, która ma być skierowana przeciwko komukolwiek. To jest wołanie o prawdę. To jest wołanie o poszanowanie i wzmocnienie i konstytucji, i suwerenności. Ja nie mogę tutaj mówić niczego w imieniu prezydenta, ale mam nadzieję bardzo mocną, że podpiszę. Zdecydowałem się na podpisanie ustawy, która w ostatnim czasie opuściła polski parlament, a dotyczy ona powołania specjalnej państwowej komisji, która ma wyjaśnić wpływy rosyjskie na kwestie związane z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej. Panie przewodniczący, dlaczego się pan boi tej komisji? Mamy strategię na tę komisję. Jeśli pytacie państwo o strach, widzieliście dzisiaj tchórzy, którzy głosują za komisję, która ma wyeliminować ich najgroźniejszego przeciwnika. Naszą odpowiedzią będzie odwaga. Nasza i obywateli. Zobaczycie państwo, że ci, którzy dzisiaj zagłosowali za złamaniem konstytucji, będą tego bardzo, bardzo żałowali. Nie ma się czego bać. Zachęcam naprawdę do zbadania tego. Przecież tu wyraźnie widać, że jak się uderzy w stół, to jakieś nożyce się odzywają. Dlaczego się ta nasza szanowna opozycja, w szczególności pan Tusk, tak śmiertelnie boi tej komisji weryfikującej wpływy rosyjskie? Przecież wystarczy, gdyby powiedział, o czym rozmawiał z Putinem na molo w Sopocie czy w samolocie, o czym rozmawiali ze sobą kilka razy w sytuacji, kiedy nie było to rejestrowane, nie było z tego żadnego sprawozdania. Wierzę w to głęboko, że ta komisja, dobrze wybrana przez parlament i dobrze poprowadzona przez jej członków, ten właśnie efekt nam da, że rosyjskie wpływy, które dzisiaj bardzo wyraźnie widać w naszych mediach, w tych różnych panicznych krzykach, wypowiedziach i wyzwiskach, które w tych mediach padają. Ten strach, proszę państwa, to on świadczy o tym, jak te rosyjskie wpływy były wielkie i jak bardzo niektórzy się boją. Pytanie pozornie proste, ale myślę, że odpowiedź nie jest taka łatwa. Pani doktor, czy pani spodziewała się tego, że prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę powołującą komisję weryfikacyjną, mówiąc wprost Lex Tusk? Przyznam się, że myślałam, że swoim zwyczajem zresztą odeślę do Trybunału Konstytucyjnego, który nie działa, czyli jak gdyby bardzo mocno wydłuży proces
procedowania ewentualnego i nawet jeżeli ostatecznie to weszło w ten twór, wszedłby w życie, to okazałoby się, że w żaden sposób do 17 września niczego nie wygeneruje, bo nie da się. Więc myślałam, że tak się pan prezydent zachowa. Poza tym, no cóż, nie ja jedna myślałam, że pan prezydent po przestaniu sprawowania szacownego urzędu, przecież to jest jeszcze nie stary człowiek, będzie chciał gdzieś zaistnieć w świecie. No bo w Polsce dla byłych prezydentów, to umówmy się, posad to tak specjalnie nie ma. Widać, że prezesa natomiast, boi się bardziej niż o swoją przyszłość chyba tak, jednak. Natomiast ponieważ pan prezydent jest doktorem prawa, co przypominam, to myślałam, że widzi się na którymś z renomowanych uniwersytetów Zachodu, bądź Stanów Zjednoczonych. Pamiętam opowieści Aleksandra Kwaśniewskiego, który opowiadał, że biurko w biurko z Gorbaczowem siedział tam gdzieś na którejś uczelni. Także myślałam, że pan prezydent będzie myślał o przyszłości jakoś tak bardziej realnie niż gdzieś tam w spółce Skarbu Państwa. Posadka wprawdzie ciepła finansowo, intratna, ale za to bardzo mało prestiżowa. Do tego jeszcze wrócimy. Panie doktorze, prezydent podjął decyzję niezwykle szybko. Bo to jest też, tak, to jest też bardzo zastanawiające, że w piątek Sejm przegłosowuje tę ustawę i w poniedziałek już jest prezydencki podpis. Mało tego, przed południem konferencja prasowa w tej sprawie. Dlaczego prezydentowi się tak spieszyło? To ja tego nie wiem, dlatego że jakiś nacisk musiał być, ponieważ prezes Kaczyński powiedział, jestem pewny, że podpiszę w piątek, zdaje się, tak, albo w sobotę. No i ekspres, nie przypominam sobie, żeby szybciej coś było podpisane. Mało tego, pan prezydent nie zrobił tego w swoim zwyczaju, ciemną nocą, gdzieś za śmietnikiem, bo tak to czasami się odbywało. Natomiast ja akurat byłem pewny, że podpiszę tę ustawę. Ale tak od razu? Tak, tak. Nie że jeden dzień, tylko myślałem, że to potrwa 14 dni, że będzie się barował, będzie chodził. A z czego ta pewność wynikała? Z tego, że jest fałszywy obraz pana prezydenta, że w nim się coś zmieniło. No to przez Ukrainę, prawda? Tak, no ale no, to jest fałszywy obraz, dlatego że on ma takie predyspozycje i takie właściwości, dlatego został wybrany na kandydata. Już nie wracajmy, ale oczywiście nie było założenia, że wygra te pierwsze wybory. Natomiast później to wsparcie, zresztą pan prezydent tutaj źle się czuje, bo mowa ciała mówi coś innego niż on mówi. I to zdecydowanie, czyli na tym wiecu ta złość, ta energia poszła, pokazał, że zrobił to pod przymusem, że go to boli, albo że go ktoś tam skontrował być może, nie wiem. Natomiast takie coś i takie coś, plus wykrzykiwanie, że ja nie rozumiem, to jest taka najgorsza wersja Andrzeja Dudy obsadzonego w roli prezydenta. Natomiast to, że ta szybkość jest tak duża, to tu jest zastanawiające trochę, tak, bo można było tym pograć. Chyba, że jest tak, jak mówimy, że raport jest prawie gotowy, tylko teraz trzeba dopasować dekoracje do tego, bo rzeczywiście w czasie do 17 września to myślę, że w Hogwarcie nie daliby sobie rady też. Panie doktorze, to teraz kolejna sprawa dotycząca samej komisji i udowodnienia wpływów. To jest też trudne udowodnić, co to znaczy, że ktoś jest pod wpływem, bo to jest bardzo płynne w tej ustawie, to jest niedookreślone, to jest właściwie pole do bardzo dowolnej interpretacji dla członków komisji, ale wielu właśnie kładzie nacisk na to, że będzie chodziło o to, że Tusk współpracował z Federacją Rosyjską, głównie w sferze właśnie gospodarczej, w sprawie węgla, w sprawie gazu, że utrzymywał reżim Putina poniekąd. Sądzi pan, że da się takie sprawy udowodnić lub też tak zagrać pewnymi dokumentami lub tak je wymyślić na nowo, że one będą wiarygodne? Panie redaktor, przecież ta ustawa, ona ma bolszewicki charakter i przebieg i ocena tej komisji będzie miała taki charakter. Proszę sobie przypomnieć wszelkiego typu procesy z lat 50. Opozycji antykomunistycznej, czy nawet członków Armii Krajowej i tak dalej. Tam żadne dowody nie odgrywały rolę. Wyrok z góry jest ustalony. Pytania będą jakieś takie, które by wskazywały na wiarygodność tego wyroku, ale tam żadnego procesu dowodowego nie będzie. Żaden proces dowodowy nie będzie dokonywany, szczególnie, że nie ma się jak odwołać od merytorycznej oceny tej komisji. W związku z powyższym nie sądzę, żeby to było trudne dla członków komisji, a oni będą wybierani według takich kryteriów, że być może, że poza jakimiś wyrzutami sumienia na pewno będą prezentowali główną podstawową linię, dla której ta komisja została powołana.
No ale właśnie Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że sabotował Donald Tusk budowę Baltic Pipe, że sprowadzał jakieś niebywałe ilości węgla. Kiedy wczoraj tutaj siedział minister Woś z suwerennej Polski, najpierw powiedział mi, że ani jedna tona węgla za czasów PiSu nie była sprowadzona przez spółki Skarbu Państwa. No. Po czym ja powiedziałam, że jest to absolutnie nieprawda. Pokazałam dokładnie ile i kiedy przez spółki Skarbu Państwa węgla zostało ściągnięte. To on stwierdził, że ja go źle zrozumiałam, że taka decyzja zapadła, żeby nie ściągać. Pani redaktor. Więc kto tutaj i w którym miejscu... Podstawowe fakty. Trzeba mieć zgodność logiki. To znaczy, albo się premiera Tuska oskarża, tak jak to Falenta wysłał ten donos do prokuratury, o to, że walczył z importem, wtedy przez spółki prywatne Falenty, walczył z importem rosyjskiego węgla, albo się go oskarża o to, że ten węgiel sprowadzał. Jedno jest całkowicie sprzeczne z drugim. Albo się oskarża o to, że wspierał Tuska, o to, że wspierał kapitał, albo pokazuje się, że walczył z tymi, czyli z premierem Morawieckim, który wtedy był szefem banku BZWBK, którego biuro maklerskie wspierało rosyjskiego oligarchę, który chciał przejąć Azoty. Więc no, mamy fakty, które kompletnie zaprzeczają tezie. Tak? W związku z powyższym, tylko tak jak mówię, dla tej komisji fakty będą nieważne. Zresztą ona będzie dobierała takie fakty i tak je interpretowała. Rzeczywistość nie będzie przeszkadzała w tworzeniu faktów tam będziemy, tej komisji. Nie będzie przeszkadzała, tam będziemy kompletnie inną wirtualną rzeczywistość widzieli. Panie doktor, czy Donald Tusk ma szansę się temu jakoś przeciwstawić i inni, którzy ewentualnie zostaną w cudzysłowie oskarżeni przez tę komisję? No bo to jest pytanie, starcie Dawida z Goliatem czy wprost przeciwnie? Donald Tusk jest świetnym mówcą i polemistą, więc na pewno usłyszymy go. Ono tam... O ile stanie przed komisją? To znaczy, a to będzie to pytanie do pana doktora zaraz. Stwierdził, że stanie on, że sam. Jak to ostatecznie będzie, zobaczymy. Natomiast tak, dwie sprawy, jeśli można. Bardzo proszę. Pierwsza to taka, pan tu mówi o logice. No to wie pan, co tu mówić o szczegółach i Donaldzie Tusku? To za chwilę skomentuję sobie jeszcze. I pan prezydent, prawnik, doktor nauk prawnych, jego promotor aż zwija się w kłębek. No mówi, że się wstydzi. Jak się przypomni, że to jego doktorant był. Przecież to jest tak, albo ma pan prezydent wątpliwości co do tej zasadności tej ustawy, no to nie podpisuje wtedy, nieprawdaż? Albo nie ma wątpliwości i podpisuje, ale dlaczego odsyła w takim razie do Trybunału jeszcze? Ale okazuje się, że tak podobno prezydent, współpracownicy, prawnicy, ten cały dział dopiero teraz analizuje ustawę. Przyjemniej niż myśleliśmy. No właśnie. Natomiast jest druga sprawa. Proszę państwa, no sprowadza się tutaj na dzisiaj i słusznie w dużej mierze wszystko do Donalda Tuska. Natomiast proszę zauważyć, że to tak nie jest. Myśmy nagle stanęli przed problemem, gdzie nie sposób, nawet nie lubiąc Tuska, sprawy nie oprotestować. Bo przecież stanęliśmy przed problemem takim oto, że jest ustawa, która jakoś tam sytuuje jakieś gremium, 9 osób, bardzo jak sądzę przypadkowych, bo one nie muszą mieć żadnych kwalifikacji. No właśnie, ale muszą mieć kluczem, jedno, być wierni. I ten klucz jest kluczem partyjnym, a przed nimi ma stanąć ktoś, kto po pierwsze nie ma prawa do obrony. Nie może stanąć tam z obrońcą. Odwołać się może tylko w kwestii proceduralnej. Skargę przecież złożyć, sądy administracyjne tylko oceniają, czy coś tam było zgodne z procedurą, czy niezgodne. Od żadnego meritum tutaj odwołać się nie może, bo i jak, prawda? Więc już samo to powinno nas zatrzymywać, bo to nawet nie bolszewicka ustawa, to jest jeszcze gorzej. Bo bolszewicy, jak pan słusznie zauważył, utrzymywali jakieś dekorum. Tam był jakiś obrońca, oczywiście wyznaczony, tam wiadomo przez gremia rządzące, ale utrzymywali dekorum. Tu już nawet tego dekorum nie ma i ta ustawa będzie w mocy. Więc Tusk Tuskiem, ale... Już jest w mocy. Przecież nie tak, możemy... Jeżeli mają wybierać to już nie jest system demokratyczny, bo system demokratyczny nie przyzwala. Człowiek ma prawo do obrony. Do tego jeszcze wrócimy, pani święte doktor. Prawo. Ale w kontekście Donalda Tuska, no bo wiadomo, że głównie o niego tutaj chodzi. Panie doktorze, czy pan uważa, że on powinien przed tą komisją stanąć, czy nie, bo jednocześnie będzie legitymizować jej pracę?
To ja może też jeszcze jedną rzecz powiem. Musimy sobie postawić pytanie, po co jest ta komisja? Bo odczytywanie tego wprost, moim zdaniem, nie prowadzi do dobrego wyniku. Pierwsze, to żeby wywołać pewien chaos, Kaczyński się świetnie czuje w tym. Już jest teraz totalny bałagan, totalna rozpierducha. Nikt nic nie wie. 4 miliardy z Orlenu, 15, wszystko zostało przykryte komisją. I zobaczymy w niedzielę. Tak jest, bo niedziela jest kluczowa. Natomiast moim zdaniem to jest taki wentyl bezpieczeństwa. To znaczy, jak się ułożą wybory, to pamiętajmy, że załóżmy, że opozycja wygrywa wybory. Ja myślę, że wygra te wybory. Ale Sejm jeszcze jest taki, jaki jest. Prezydent wyznacza marszałka seniora, który ma robić przysięgę, odebrać przysięgę od posłów, między innymi. I teraz, jeżeli komisja, ja uważam, to nie jest żadna komisja, to jest jakiś sąd kapturowy i to nie ma żadnych zamian komisji. To ciało. To ciało, które zostanie wybrane, zresztą też nie wiem, jak zostanie wybrane, zaraz powiem. Na przykład powie, tych 57 posłów z różnych ugrupowań ma coś na sumieniu, nie mogą być posłami. I wtedy marszałek senior, wybrany przez prezydenta Dudę, jest tam z trzech chyba się wybiera, tak, seniorów, nie odbierze, nie wyczyta ich po prostu w Sejmie. Czy jest wentyl bezpieczeństwa po przegranych wyborach? Ja tak to odczytuję. Wyczyta, bo wszyscy trzej będą. Ale chodzi o to, że jak nie wyczyta, to ta osoba nie złoży przysięgi, przyrzeczenia poselskiego i nie wchodzi w grę. Natomiast ja miałem pierwszy pomysł, jak usłyszałem w piątek o tej komisji, że jeżeli Platforma chciałaby zagrać w te karty, to powinna wyznaczyć do komisji Donalda Tuska. I wtedy byłby pewien, tylko to już jest taka gra na poziomie oczywiście kabaretowo, no nie, śmieszna. Jest też w środku kampanii. Ale nie, ja mówię w sensie, bo PiS musiałby coś z tym zrobić. Siedzieć, no. I teraz tak, oczywiście da się nie przychodzić przez 2 miesiące na obrady, płacąc nawet te kary, a myślę, że jeżeli byśmy zobaczyli obrazek przyprowadzonego przez policję Donalda Tuska, to byłby już koniec wszystkiego. W związku z tym ja bym też na miejscu członków komisji, których jeszcze nie znamy, się mocno zastanowił, czy chcą tam zobaczyć Donalda Tuska, który może ich rozjechać, bo już zdarzało się tak wielokrotnie. Tym bardziej, że ci członkowie, to ja podejrzewam, że to będą jednak takie drony kamikadze polityczne, że to będzie ten ostatni występ, że przyłożą i zginą politycznie, bo nikt uczciwy nie poda ręki osobom, które będą brały udział. A ty to niekoniecznie, bo już na giełdzie jest nazwisko Antoniego Macierewicza, który twierdzi, że mówiłem chętnie uczciwy, poprzewodnik. Poza tym ważne jest też to, że pytanie, bo to jest najgorsze w naszym kraju, że jesteśmy świadkami tego, świat widzi, jacy my jesteśmy w najgorszym wydaniu, czyli agenturze rosyjskiej udało się zrobić to, co trzeba było zrobić. Czyli Polska jest pokazywana jako niepoważny, skłócony ze sobą kraj. Skoro można już rozpatrywać, że Węgry nie będą miały przewodnictwa w komisji za 1,5 roku, to nas też można przyjrzeć w takiej sytuacji. I to, co jest, to będzie najbardziej chyba qui pro quo, że w komisji do spraw rosyjskich będą siedzieli agenci, którzy będą starali się złapać kogoś, kto nie jest agentem. Czyli to, co robił zawsze Jarosław Kaczyński, zarzuć przeciwnikowi to, co można tobie zarzucić, tylko musisz zwielokrotnić dawkę. Przepraszam pana doktora, bo coś chciałam dodać, to tak ad vocem. Bo ja mam wrażenie, tak psychologicznie rzecz ujmując, że to jest jeszcze jedna sprawa. Jarosław Kaczyński postanowił sobie, bo ta nienawiść do Tuska już naprawdę aż z niego paruje. To już jest dla psychologa, bądź nawet i psychiatry. Do miejscowej... Chciałam tak rzec. No, ale miejscowej... Przepraszam, ja myślałam po prostu, że pani słowa zapomniała. Nie, tylko wie miejscowej pani, zielarki. Ja się staram zachować grzeczność jakąś elementarną, bo ktoś powinien, no. Ale to się nie da. I dobrze, więc, że pan prezes Kaczyński postanowił sobie jedną rzecz. I to jest taki starczy upór tutaj, że żeby nie wiem co, to ten Tusk premierem nie będzie. Tak, to jest chyba to, co determinuje w ogóle dzisiaj działanie. Ale naprawdę i to wyraźnie widać. Ja już tak i patrzę, bez przymusu władzy nie oddam tak, też. Co mi tutaj do zajęcia z psychologii, tak jak się tam różne typy omawia, będzie pasowało i to jest jako żywo. To jest ten taki geriatryczny starczy upór. Tego nie będzie. Pani Katon starszy kiedyś, no on na szczęście werbalnie, o czym by tam nie było, to twierdził, że wstawał i mówił, a Kartagina powinna zostać zburzona. No tak sobie rzeczywistość wyobraził. Niekiedy to nie pasowało, zwłaszcza jak to było
na temat, ile będziemy brali od szaletów publicznych, tam tego, no, więc, ale tak to było, no to i tutaj będzie. Tusk nie zostanie premierem, żeby nie wiem jak te wybory wygrywał. I jako żywo, no i żyjemy w jakimś matriksie przedziwnym, a na pewno nie w Europie. Panie doktorze, a może to jest tak, że ta komisja powstała nie tylko po to, żeby upolować Tuska i uniemożliwić mu objęcie funkcji premiera po ewentualnie wygranych przez opozycję wyborach, ale żeby przykryć także, o czym poniekąd trochę wspomniał pan doktor wcześniej, różne historie, z którymi w tej chwili mamy do czynienia, chociażby gospodarcze właśnie. No przecież ta informacja dotycząca fuzji Orlenu z Lotosem, tych 4 miliardów złotych, tego jak ta umowa wygląda, to jest... Mega przekręt. Właśnie, dziękuję, bo jakby no, chciałabym, żeby państwo dokończyli Pani to redaktor, zdanie. To cztery... Pani chciała być grzeczna. To 4 miliardy to jest mały problem w całym tym, w całej tej fuzji. Problem jest w tym, że na przykład to, co jest między wierszami w liście ambasadora Stanów Zjednoczonych do najważniejszych notabli polskich, tak? Na przykład to, że za chwilę po przyjęciu ustawy o zamianie wieczystej dzierżawy na własność w spółkach i w przedsiębiorstwach, do tej pory mieliśmy u osób fizycznych, MOL i Arabowie staną się współwłaścicielami albo w pełnym zakresie właścicielami nieruchomości na terenie, które, w których jest są instalacje infrastruktury krytycznej albo w bliskim sąsiedztwie. Na przykład przekazanie produkcji paliw lotniczych. No przecież z tych paliw korzystają teraz samoloty amerykańskie w Polsce. Z tych paliw, z innych paliw korzystają wojska amerykańskie, a będą potencjalnie wojska natowskie. Więc jak można w ręce sojusznika Rosji oddać produkcję paliw lotniczych i być jednocześnie członkiem NATO jeszcze przyfrontowym? Bardziej, że to było przemyślane, bo przecież ta informacja o tym, że MOL był przez kilka godzin... właścicielem, właściwie takim pośrednikiem. Tam, no, tam się nic nie wydarzyło i zostało to... Pani redaktor, umowa, która została ujawniona o sprzedaży tych 30% w rafinerii gdańskiej, jest tak absurdalna z punktu widzenia biznesowego i prawnego. Nikt zdrowy na umyśle, który ma 70% własności, nie nadaje prawa weta temu, co ma 30%. Ochrona tak zwanych mniejszościowych akcjonariuszy, stopniując od najmniejszego do tego, co ma łącznie powyżej 10-25%, jest precyzyjnie opisana w kodeksie spółek handlowych. I oni mają zabezpieczenia. Ktoś ma 30%, na przykład, że nie można statutu zmienić spółki, jeżeli się ma, nie ma co najmniej 70%. A tam oni dostali dodatkowe uprawnienia, które do tej pory żaden polski biznes ani prawnicy biznesowi tego nie widzieli. Więc to wszystko było zrobione z absolutną premedytacją. Te wszystkie tam opowiastki, żebyśmy musieli, bo komisja nie kazała nam łączyć Orlenu z Lotosem. Komisja, jak już mamy sprzedać to, co chronić ma konsumentów po to, żeby była konkurencja na rynku, to mogła sprzedać, no właśnie, widzimy, że Amerykanie się zgłosili, ale komukolwiek innym, a nie tym, którzy zagrażają nie nasze... Nie wysłuchano, nie mogli oferty dokładnie złożyć, no. A to zagraża ogóle... naszemu bezpieczeństwu. Więc te 4,5 miliarda, oczywiście lepiej, żeby nie było takiej strony, ale to jest najmniejszy problem w tym wszystkim. Panie doktorze, pan mówił przekręt. Co jest największe w tym przekręcie i czy może tym, drodzy państwo, powinna zająć się komisja do spraw badania rosyjskich? Ale właśnie ja sobie tak to wyobrażam, że to będzie to qui pro quo, że będzie 9, jak to pan Macierewicz powiedział, że będzie w niedzielę marsz agentów, tak? Czy współpracowników. Tak, tak. No to będzie sytuacja, że 9 agentów świadomych bądź nieświadomych Rosji będzie badać wpływy rosyjskie w Polsce, co na wejściu już jest dosyć zabawne, ale nasze życie to niestety nie jest śmieszne. Natomiast, ponieważ to są te sprawy gospodarcze, które pan doktor świetnie zna, to jest jakiś wierzchołek góry lodowej, bo rzeczywiście samo sprzedanie, już pomijam, że za półroczną, to już byle dziecko wie, że jak coś, nie wiem, 10 zł kosztuje, albo zarabia się na przykład 10 zł w ciągu jakiegoś czasu, a sprzedaje się za 5 zł, czyli za połowę tego czasu, to już jest jakby kryminał. Ja sobie to wyobrażam w ten sposób, ja pracuję dużo z biznesem, że jak ktoś działa na szkodę spółki, to staje przed sądem. A jak ktoś działa na szkodę państwa, to jest, pomijam już to co teraz, ale jest KPO niewzięte, pieniądze z różnych rzeczy, to wygląda jakby siły szybkiego rabowania przystąpiły do akcji i co się dało, to się po prostu rabuje. I przyjdą następni, to będą mieli problem, no bo ktokolwiek wygra wybory poza PiS-em, no to zostanie spalone zgliszcza, połamane różne stołki i tak dalej. I to będzie problem społeczny. A ludzie będą oczekiwali szybkich czynów. Oczywiście. I tutaj ci, co wygrają wybory, to zakładam, że wygra opozycja, stają przed dylematem komunikacji. Jak komunikować
zasygnalizować to społeczeństwu, co się zastało. Bo szczególnie tej części, która jest podatna na propagandę. Powinna jakaś biała księga, jakiś raport na początek cokolwiek, nowych rządów powstać. Cokolwiek doktor, może jak powstać. Pani sądzi? Trudno powiedzieć, ale gdyby to nie od tego bym czarna zaczynała. Bo ja się jednak będę upierać, że to jest sprawa szersza. To jest sprawa jednak strasznego gwałtu na konstytucji, która to konstytucja może kaleka, może nie taka, może chcielibyśmy ją zmieniać, ale póki co obowiązuje, na Boga. I w kraju, który nazywa się demokracją, po prostu takich rzeczy no, nie wolno tolerować. Po prostu nie wolno. Trzeba bodaj krzyczeć, jeśli już nic innego nie możemy. A tu dzieje się coś takiego, że no, i tak jak gdyby tutaj ta rządząca sfera mówiła, no tak, no, no zgwałcili, no zgwałcili. Mhm. No ale, no i tutaj trzeba krzyczeć, słuchajcie, ale jeszcze dodaliście pejczy do tego. O problem... Naprawdę, jako żywo gwałt z przygrozą, czyli tu nie wolno, tu trzeba protestować. Podobnie, no opozycja. Ja wcale nie twierdzę, że taka w niej jestem zakochana, bo i nie ma w czym. Ale w tej chwili my nie mamy wyjścia. My nie mamy wyjścia, no trzeba ją poprzeć taką, jaka ona jest. I to w dodatku skupić się wokół Tuska po prostu dlatego, że jest liderem najwyraźniejszym. Co wcale nie znaczy, że z mojej bajki. Jest dant. No, nie wiem, czy pamiętacie państwo, przepraszam bardzo, analogia się narzuca sama. Mogę tutaj, dobrze, że Lewica 8 lat temu, Zjednoczona Lewica, zabrakło 60 punkta procentowego, ale pan Zandek dostał dotację. Ale wtedy Kaczyński, Jarosław, dostał Donta i on wygrał dużo mniej niż Leszek Miller jeszcze wcześniej, a miał władzę taką, jaką ma. W związku z tym, jeżeli na przykład nie wejdzie, ta trzecia droga się rozbije o coś, no to wtedy Dont działa. Pan doktor, bo chciał pan coś uzupełnić, widziałam. Tak, ja chciałem zwrócić uwagę, że łamanie konstytucji, że to nie jest tylko tak, że tu jest łamana konstytucja, a oni mówią, no ale nic się nie dzieje. Oni mówią, że tą komisją wzmacniają konstytucję, tak, wzmacniają demokrację, zwiększają bezpieczeństwo. Że jest transparentność, to jest dokładnie to, o czym pan doktor mówił, że to jest odwracanie kota ogonem. To znaczy atakujemy za swoje przywary zwielokrotnioną siłą opozycję i jeszcze tych, którzy to łamią, stawiamy jako prokuratorów i sędziów. Jak to się mówi, że złodziej krzyczy łapać złodzieja? Tak, tak jest, tak. Dokładnie, ale, tak. Ale jeśli mamy ciało, to coś, co powołano, no przecież to naprawdę. Trzeba mieć jednocyfrowy iloraz inteligencji, żeby nie zrozumieć prostej sprawy. Prokurator nie może być jednocześnie sędzią wydającym wyrok i jednocześnie tym, kto ten wyrok realizuje. Ja to wczoraj powiedziałam ministrowi, wiceministrowi sprawiedliwości panu Wosiowi i on powiedział, że ja kłamię. Że to tak, że z tej ustawy to nie wynika. Że ja szerzę defetyzm i wprowadzam widzów w błąd. Że przecież jest odwołanie do sądu. Że przecież, nie ma, bo do administracyjnego tylko. No właśnie, dostała, ale pani jest. Dostałam redaktor złe tłumaczenie. Dostałam złe tłumaczenie, a podobnie jak Departament Stanu. To zresztą będzie raz kolejny wątek, nieprawda, który poruszymy. Na ile się języków wszyscy, którzy tłumaczą, tak mówią, kłamią. No więc tak mówi Prawo i Sprawiedliwość. I będzie cały czas tak powtarzało. Premier Kaczyński kiedyś z mównicy sejmowej powiedział, niech nikt nam nie mówi, że czarne jest czarne i białe jest białe. I teraz dokładnie mamy taką sytuację. To znaczy my, nie tylko my komentatorzy, tak, ale wszyscy Polacy musimy sobie uzmysłowić. Albo wyjąć wtyczkę, jak oni cokolwiek mówią, bo kłamią, albo jakoś się uodpornić na to odwracanie kota ogonem. No bo bez tego nie będziemy mogli rozróżnić, gdzie jest prawda, gdzie jest fałsz. No dobrze. I tutaj do pana prezydenta, tak ad vocem, bo pan prezydent, co oni się tak boją? Panie drogi, to nie o to chodzi. Premier, to tam... premier mówił, że śmiertelnie Tusk się, tak, boi, że się boją i że nożyce pan się odezwały. Morawiecki, tak. Panie Morawiecki, to jest wszystko jedno, kto się boi, kto się nie boi. To jest tak, że nam się zmienia w oczach ustrój kraju, nie pytając na to zdanie. Ale to przecież Jarosław Kaczyński to ostatnio powiedział, że się zmienił ustrój. No pani redaktor, tyle, no. Ja mam dla pana Morawieckiego propozycję. Proszę bardzo, niech pan odpowie. Ja powołuję komisję, która sama będzie go oskarżała i będzie sędzią.
w sprawie zakupu działki rolnej pod Wrocławiem i przekazanie majątku jego żonie. Ale pokazał swój majątek ostatnio. Ja powołam komisję oskarżającą i osądzającą. Niech ona go przepyta i jego żonę. No panie premierze, czego się pan boi? Jak pan nie ma nic do ukrycia, jak pan nie jest złodziejem i szabrownikiem, to przecież pan może stanąć. A ja panu wskażę, kto będzie pana osądzał i oskarżał. Dodać można jeszcze jedno, bo tutaj się nam odwołują pisowcy, że przecież tam w Europie są podobne komisje, jeszcze Francję pokazują paliuchem, co już jest, przepraszam, bezczelnością. Bo ja już pomijam, że zbliżona komisja, ta przed którą pani Marie Le Pen stanęła i musiała tam się wytłumaczyć z różnych rzeczy, czyli też z takich powiązań z Rosją, to jest nie tylko komisja absolutnie konstytucyjnie utrzymana, ale jeszcze w dodatku na jej czele stoi polityk partii opozycyjnej. No, gdyby u nas takie ciała tak robiono, no to no może, no proszę bardzo, wiele byśmy stolerowali. Natomiast my już widzimy, jak jest po różnych decyzjach, bodaj tych w głosowaniu. Drodzy, no i stolerowali i zaczęli od badania fuzji Orlenu z Lotosem, tak? Bo to jest najbardziej widoczne prorosyjskie działanie jakiejkolwiek agenty rządowej. Pan Obajtek mówi, że absolutnie to była fantastyczna transakcja, która spowodowała, że mamy wreszcie potężnego giganta na polskim rynku. No tak, jak pan Obajtek mówi, to mówi. A jak ja mówię, to tak jest. Dobrze, drodzy państwo, to teraz jeszcze jedna kwestia związana z tą komisją, a właściwie konsekwencje. Konsekwencje stosunków, jakie mamy ze swoimi sojusznikami. No bo tak, Parlament Europejski już Lex Tusk się zajął. Pominę, jakie słowa padały z ust europosłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy oskarżali, że właśnie ta debata jest najlepszym dowodem na to, że tu w tej sali Parlamentu Europejskiego są wpływy rosyjskie. Ale mamy także, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale bardzo mocne oświadczenie w języku dyplomacji Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. I teraz tak, pan prezydent wczoraj z pełną powagą powiedział, że w departamencie musieli nie zrozumieć, że ktoś coś źle przetłumaczył albo źle przekazał. Do tego dochodzi pan Ziobro, który mówi tak. Te reakcje wynikają z histerii, jaką wywołał Donald Tusk i jego sprzymierzeńcy, wprowadzając w błąd i dezinformując naszych sojuszników. Znaczy, jeżeli coś takiego słyszą w Departamencie Stanu, to co sobie myślą, panie doktorze? Znaczy, to pytanie jest dosyć łatwe do odpowiedzi, bo i to myślałem, że do tego nie dojdzie, ale widocznie, że do wszystkiego musi dojść, że rząd Jarosława Kaczyńskiego olał już Europę, ma to gdzieś, i zaczyna olewać też Stany Zjednoczone. Czyli jest... Ale w sytuacji wojny w Ukrainie? Ale no to znaczy, to jest narażanie totalne naszego bezpieczeństwa. No ale jeżeli tutaj, skoro wejdźmy na język pana Ziobry i pana byłego doradcy pana Tuska, czyli pana Morawieckiego. Otóż pan doradca ma wyroki za kłamstwo, to po pierwsze. A weźmy na ten język. No to skoro agenci rosyjscy doprowadzają do tego, do czego doprowadzili, no to się cieszą z tego. Tu nie mają dylematu, że jest wojna, czy nie jest wojna, bo są po innej stronie. Nie wiem, czy sobie przypominacie państwo, że spotkania z Le Pen, Salvini, Consorsis odbywały się na miesiąc przed wybuchem wojny. Już, jak się okazało, po informacji amerykańskiego wywiadu. Tak. W związku z tym, to, co się odbywa w przestrzeni publicznej, jest to jedna wielka ściema. Jest to kłamstwo popychane kłamstwem i dopychane agresją. I naprawdę, ja się tego bardzo obawiam, ale wychodzi na to, że być może Kaczyński tego chce, żeby to jednak się odbyło kryterium uliczne, no bo pytanie, ile Polacy wytrzymają? Bo my jesteśmy tak obici jako naród, jakbyśmy sobie wyobrazili naród jako człowieka, to każde miejsce jest obite. Nie ma w co uderzyć, żeby jeden ból przesłonił drugi ból. W związku z tym, no to już jest taki ostatni akt. No mówię, brakuje jeszcze stanu wyjątkowego, żeby odtworzyć grupę rekonstrukcyjną PRL-owską. Natomiast być może na to idzie. I tutaj intuicja i wiedza pani doktor doskonale pokazuje, że emocje nienawiści i różne targają tym. A pan prezydent, no cóż, no tak się zdarza czasami w historii, że ludzie zajmują stanowiska, do których nie powinni być dopuszczeni w żadnym wypadku.
Ale historia no, taka jest, jaka jest i nic na to nie poradzimy. Są też ludzie często wykształceni powyżej swojej inteligencji, jak to mówił Dobrowolski. No, pan prezydent pod napięciem widać sobie nie radzi, bo wygadywanie takich bzdur, że Departament Stanu czegoś nie zrozumiał. Ja pomijam, bo tutaj pan doktor o tym powiedział, że ambasador, który jest bardzo łagodny, on jest dużo łagodniejszy niż była poprzednia pani ambasador, wijąc się w konwulsjach różnych, dyplomatycznie powiedział, że jest źle. Mhm. Amerykanie mogą huba przerzucić do Bułgarii albo do Rumunii. To nie jest problem. Albo utrzymywać nas na zasadzie bananowej republiki, która się... Panie redaktor, mnie się wydaje, że najważniejszą rzeczą jest sobie ustalić hierarchię celów, jakie ma Jarosław Kaczyński i wtedy widać, że te środki wszystkie, które stosuje do realizacji tego celu. Pani mówiła, no jak można tak się zachowywać w stosunku na przykład do Amerykanów wtedy, kiedy mamy wojnę u granic. Ale Jarosław Kaczyński wie, że też troszeczkę trzyma Amerykanów za gardło. Polska jest jednym z głównych kanałów pomocy Ukrainie. No, powie tak, a chcecie w razie czego ten kanał zlikwidować? Od drugiej strony są Węgry, które też tego Węgry Orbana nie będą robiły. W związku z tym mnie się wydaje, że troszeczkę Amerykanie się zorientowali, że ta deklaratywna strona pomocy Ukrainy działa tylko do tego czasu, kiedy nie przeszkadza Jarosławowi Kaczyńskiemu w budowie autorytarnego państwa w Polsce. Jak się okazało, że Unia Europejska mu przeszkadzała, to Unia jest zła. Teraz, za chwilę, może się okazać, że Amerykanie są też źli, jeżeli się okaże, że nie będą mu pozwalali na budowę amerykańskiego autorytarnego państwa w Polsce. Panie doktor, czy ja mam rozumieć, że dla Jarosława Kaczyńskiego ważniejsze w tej chwili jest to, żeby nie dopuścić Tuska do bycia premierem niż bezpieczeństwo Polaków? Troszkę to upraszczam, ale rozumiem, że taki wniosek płynie. Psychologicznie rzecz biorąc, tak jak popatrzymy na pana prezesa Kaczyńskiego, zdecydowanie tak. I to jestem gotowa w dużym referacie na czynniki pierwsze tutaj rozebrać, a pan mi będzie pomagał, bo tutaj też mowa ciała bardzo wiele znaczy. Natomiast jest jeszcze jedno, co najmniej tak samo ważne, moim zdaniem ważniejsze, że Jarosław Kaczyński na pewno interesy własnej partii stawia ponad interesami państwa. I wtedy, co to jest za, przepraszam, ustrój, no to chyba nas wszystkich uczono w szkole w dodatku w podstawowej. Ja muszę tutaj jedną poprawkę. Ja uważam, że to nie jest interes partii. To jest interes i cel Jarosława Kaczyńskiego, który jest tym podmiotem, a partia jest instrumentem w realizacji tego celu. My cały czas mówimy PiS, PiS, PiS. No przecież Jarosław Kaczyński cały czas ma czyste jeszcze jedna ręce. Rzecz. Jak to nie on podpisuje te ustawy. Partia to ja. Jeszcze popatrzmy się na sferę gospodarczą. Mieliśmy 800+, 14 emeryturę na stałe darmowe leki. I będziemy mieli tych rozwiązań i pomysłów jeszcze... Ale to już chyba przestało działać tak bardzo. Tak, przestało działać, ale no, wszystkie instrumenty będą używane i te, które mogą być bardziej efektywne i te, które się wydają, że będą efektywne, a później się okazują, że nie, ale wszystkich użyje Jarosław Kaczyński. Bo proszę popatrzeć, przecież tak zwana polityka prorodzinna, ona jest tylko i wyłącznie jakby kamuflażem, maskowaniem realizacji podstawowego celu, jakim jest budowa państwa autorytarnego z Jarosławem Kaczyńskim na czele. I nie mamy żadnej polityki prorodzinnej, tylko takie erzace albo polityka prodemograficzna, tak? To jest sposób na tłumaczenie ludziom motywacji, która jest zupełnie faktycznie inna niż jest. I to samo będzie w polityce zagranicznej, w polityce obronnej, we wszystkim. Drodzy Państwo... Na razie ciało, które będzie skazywało ludzi na infamię, no bo przecież powiedzenie jesteś rosyjskim szpionem, jak gdyby kończy człowieka. Że to 54% tak? W takim razie no to, jesteśmy ruskimi tak. Agentami ale, jako społeczeństwo, ale bo potem zostaje zamknięcie do pudła, no. Jako żywo bramy więzień staną otworem. Bo taki no, następczo to już tylko to chyba. Drodzy Państwo, ja tutaj muszę troszkę dyscyplinę czasową wprowadzić, bo jeszcze dwa bloki tematyczne przed nami. Pan doktor Oczkoś przed chwilą mówił o obitym narodzie. No i ten obity naród w niedzielę wychodzi na ulicę. O marszu teraz słów kilka. Proszę posłuchać. Ten marsz, tak jak pani powiedziała, przestał być marszem Donalda Tuska, a stał się marszem tych wszystkich, którym bliskie są wartości demokratyczne. Będą jacyś konfederaci w niedzielę? Warto inwestować w taką sytuację. Podczas marszu czy nie?
Tuskowego? Dlaczego Tuskowego? No, uważa pan, że nie, to jest on go ogłosił? A to jest ważne, że kto co ogłasza? Czy po prostu to jest pomysł dla wielu, tak? W polityce jest ważne, kto co ogłasza, tak. Okay, czyli... nie, my nie, w żaden sposób nie jesteśmy do tego marszu zaproszeni, w jego przygotowaniach, ustaleniach nie uczestniczymy. To nie jest nasz marsz, także my się nie wybieramy. Już w najbliższą niedzielę, 4 czerwca, ludzie na ulicach pokażą ogromne przywiązanie do... nie do Tuska. Nie, do wartości demokratycznych. Tego, że nie chcą dyktatury w Polsce, że nie chcą zarządzania przez jakąś zwyczajkę, tylko chcą funkcjonowania naszego kraju i praw i zabezpieczenia praw obywatelskich w normalnych, konstytucyjnych ramach. Takich, do jakich się przyzwyczailiśmy od 30 lat. I żadna komisja nadzwyczajna nie będzie w stanie tego zatrzymać. I dzisiaj nasz udział w proteście to jest wyraz jedności z Polakami, a nie popieranie jakiejś tam partii politycznej, czy to Platformy, czy innych, które będą brały udział. Ja zamierzam iść ze zwykłymi ludźmi, nie wychylać się na mównicę, nie walczyć o mikrofon. Myśmy od samego początku zareagowali bardzo pozytywnie na słowa premiera Donalda Tuska, który zaprosił, wezwał na marsz 4 czerwca. My uznajemy i uznawaliśmy, że dzisiaj nie ma powodu, żeby się obrażać i zastanawiać, czy forma zaproszenia na Twitterze, na Facebooku, czy poprzez inne media społecznościowe jest właściwa. My dzisiaj powinniśmy być wspólnie w miejscach i w datach dla nas ważnych. Chcemy być z wszystkimi tymi, którzy mówią dziś, chcemy jesienią wolnych wyborów. Chcemy jesienią być społeczeństwem, które wybiera tego, kogo chce, do odpowiedzialności za nasze wspólne dobro. Dlatego podjęliśmy wspólnie decyzję, że weźmiemy udział w marszu organizowanym 4 czerwca w Warszawie razem z naszymi działaczami, którzy zapowiadali na nim swoją obecność. Będziemy tam z naszą żółtą ekipą, z naszą zieloną ekipą, po to, żeby powiedzieć, jesteśmy z tymi, którzy chcą w Polsce wolnych wyborów, którzy nie chcą, żeby w Polsce wolność wyborów była ludziom odbierana. Drodzy Państwo, czy Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Andrzej Duda swoim poniedziałkowym podpisem sprawili, że frekwencja na marszu w niedzielę będzie wyższa niż spodziewał się sam nawet Donald Tusk? Na pewno będzie wyższa niż miała być, bo ja nie wróżyłam temu marszowi jakiejś super frekwencji, no z różnych powodów, ale nie wróżyłam. Natomiast w tej chwili dołączą jednak ci wszyscy Polacy, którzy tak jak ja obawiają się, że się po prostu obudzą w jakimś kraju, no ja wiem, podobnym do naszego kraju w latach 50. ze szczególną orientacją na wschód w dodatku jeszcze. I tak bym się wolała nie budzić. Więc pójdą ci wszyscy, którzy tego się boją. Jak oni zagłosują, a to zupełnie inna sprawa. Dlatego ja bym frekwencji na tym marszu nie łączyła specjalnie z tym, jak ostatecznie będzie przebiegało głosowanie, w sensie ilu Polaków pójdzie do urn i na kogo zagłosują. Natomiast pretensja do Konfederacji. No oni naprawdę, podobnie jak Kaczyński, mają jakiś kompleks Tuska. I marsz będzie tuskowy, i rząd będzie tuskowy, i diabli wiedzą, co jeszcze będzie tuskowe. Wina Tuska będzie. Wina Tuska, to już wiadomo. Pewnie ma winiarnię, ale tutaj naprawdę niekoniecznie przecież to można sobie ponegocjować chwilę właśnie po tej stronie opozycyjnej. Jak to ma być i jak to będzie? Nie, nie u nas. Dlaczego? Bóg raczy wiedzieć. Panie rektorze, to z takiego marketingowo-politycznego punktu widzenia. Jak to jest możliwe, że zdecydowano się na tę komisję przed marszem 4 czerwca i na podpis przed marszem 4 czerwca? Czy nikt nie przewidział konsekwencji skutków? Czy po prostu... My zakładamy zawsze więcej niż jest. To znaczy, tak jak dwór Jarosława Kaczyńskiego wykreował go w pewnym momencie jakiegoś genialnego stratega, co nie ma to nic wspólnego z żadnym genialnym strategiem, widać po tych ostatnich ruchach. Jak PiS rozdaje pieniądze, no to ja też mogę rozdać pieniądze, nie znając się kompletnie na gospodarce. Ale nikt do tej pory wcześniej... Tak, jak mi ktoś da worek pieniędzy, to ja będę
rozdawał pieniądze nie swoje, naprawdę. Natomiast to, co się dzieje z tą pseudoustawą o tym ruskich agentach, tak, to pokazuje PiS w pigułce. To znaczy, to przeważnie jest grupa nieudaczników, cyników i ludzi, którzy ewentualnie chcą się do czegoś przykleić z różnych innych powodów. I jak mają coś zrobić konstruktywnego, to tego nie zrobią. I tu też jest taka promyczek nadziei, że ta komisja pseudo też nie zaistnieje tak, jak miałaby zaistnieć, ponieważ nie bardzo ma kto to zrobić. I jakby ktokolwiek pomyślał, że to jest tuż przed marszem. Mało tego, tam jeszcze się wybrwała prawa ręka Jarosława Kaczyńskiego, młody człowiek, który w kopalni tam jakiś brał oświadczyny, robił, wypuścił spot i mema, czy tam baner z skradzionymi zdjęciami Auschwitz. To co trzeba mieć w głowie? Albo czego. A to już trzeba... wiadomo, że to ten człowiek od tego, co no, tam się kopalni... Potwierdzenia są tak? Cztery. Ale to jest coś innego. PiS się z tego nie wycofuje. Oni przedstawiają redaktora Lisa jako przyczynę. No, okay, PiS był absolutnie skandaliczny. Moment, nie mówię, że nie, ale redaktor Lis na drugi dzień przeprosił i tam próbuje to załatwić. A oni mówią, nie, my tego spotu nie wycofujemy. I ten spot jest dużo groźniejszy niż ta komisja, bo to jest... Pan Sasin, przepraszam, że wchodzę w słowo, tak, panie doktorze, ale pan Sasin powiedział, że on liczy na to, że... To chyba pan Sasin, tak mi się wydaje, że ten spot uspokoi nastroje. No, czyli wszystko jest dokładnie tak, jak po pisowsku się dzieje. Czyli uspokoi nastroje w ten sposób, że cały świat zawył już, a to jeszcze będzie miało reperkusje dalej. No, bez wątpienia. W związku z tym frekwencja na tym marszu oczywiście przez to absolutnie wzrosła. Natomiast ten marsz trzeba jeszcze spotkać pod innym kątem, bo on już jest sukcesem. Nie wiem, ile osób będzie. Nie wiem, co musi być. Jedni powiedzą zawsze, że będzie nie sukcesem, drugi, że sukcesem. Ale ci ludzie z całej Polski, którzy przyjadą do Warszawy, oni się jeszcze rozjadą. Najważniejszym w tym marszu nie będzie frekwencja, chociaż im większa, tym lepsza dla opozycji, oczywiście, tylko taki probierz, jaki tam będzie nastrój. Mhm. Bo my teraz, jeżeli mówimy o Polsce, to ścierają się takie dwie koncepcje. I tak nie wygramy, mówią niektórzy ludzie opozycji, i to podsyca PiS, a PiS próbuje wyjść z powrotem na pozycję, my na pewno wygramy. I ten, kto wygra w umysłach ludzkich, w przekonaniu, że może być zmiana, właśnie teraz jest czas na zmianę, nawet dobrą zmianę, to ci ludzie mogą zainfekować pozostałych. I dlatego tutaj moim zdaniem Tygrysek i Kłapouchy nie mieli wyjścia. Musieli się do tego przyłączyć. Tygrysek i kto? I Kłapouchy. Ojej. Czyli pan Szymon i pan... Nie wiem, no ale... Tak, i to są tak zwane ładnie przez rządy. To bardzo ładne. I, bo jakby bryknęli gdzie indziej, to już było... Oni teraz mówią, że no, mieli pretekst, jest w porządku. I bardzo dobrze zresztą, bo ich wyborcy, ludzie w Warszawie w niedzielę zagłosują nogami, tak? Pokażą, co się dzieje. Natomiast ważne jest, jak to dalej wykorzysta właśnie Platforma czy Koalicja, żeby nie uwierzyła też od razu w to, że to jest główny sprawca i tak dalej. Natomiast nie ma takiego polityka w Polsce jak Donald Tusk, czy komuś się to podoba, czy nie, który by czuł, o co chodzi, rozumiał, o co chodzi. I nie wiem, czy nie jest jednym z najbliższych polityków takich tych wyżej, który rozumieją, że mogą być to ostatnie wybory w miarę demokratyczne. To już się otwarcie mówi. Mnie się ten 33 tak gdzieś z historii niestety bardzo mocno w Niemczech pojawia. Uja, mnie proces brzeski, ale już... Też, tak. Panie doktorze, ja nie wiem, jest czy... jedna uwaga. Tygrysek i Kłapouchy, jak pan był łaskaw powiedzieć. Tu jest jeszcze jedna rzecz. Oni w niektórych sondażach już mają 8%, co by znaczyło, że za chwilę walną łbem o próg wyborczy. No. Co notabene było... I wtedy przyjdą do Tuska z prośbą o jedną listę. Wie pani, ale to całe szczęście, gdyby tak zrobili, dlatego że gdyby oni i szybciej, tak tym lepiej, nie weszli, to za plecami mamy Donta i wtedy, no różnie to by się, prawda, mogło pokazać. No dobrze, ale rozumiem, że strata obu panów oznacza automatyczne przejście ludzi do Platformy, czy nie? Niekoniecznie. To ludzie przyszli do nich, żeby z jakichś powodów im się Platforma nie O podobała. Tym jeszcze później. Panie doktorze, ja nie wiem, czy pan słyszał, ale podobno przedsiębiorcy bardzo mocno organizują się na niedzielę. Że w niektórych firmach, związkach po prostu są wspólne wyjazdy, bo ludzie chcą też zaprotestować pod kątem Polskiego Ładu.
inflacji, podatków ukrytych bardziej lub mniej, że to środowisko ma być także bardzo mocno reprezentowane. Pan coś słyszał na ten temat? Ja myślę, że nie tylko... Tak. Mhm. Ja akurat wiem o autokarach, które będą dowoziły ludzi z Łodzi, znanych przedsiębiorców. Ja myślę, że my jesteśmy, o czym pan doktor mówił, w sytuacji, kiedy zbliżamy się do albo jesteśmy w punkcie przegięcia. To znaczy z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński przegina już maksymalnie w zawłaszczaniu państwa, w łamaniu demokracji. Zaraz zasypuje to rozdawnictwem pieniędzy na lewo i na prawo i będziemy kolejne obietnice słyszeli, czyli wszystkie swoje instrumenty, ich siłę zwielokrotnia. Także i wszyscy będą protestowali już nie teraz, nie tylko Unia Europejska, ani Stany Zjednoczone. I teraz mamy sytuację taką. Jaki procent ludzi przejrzy na oczy, do czego to wszystko prowadzi i tak jak mówi pan doktor, stwierdzi nie, tak dalej być nie może, musi być zmiana. Wydaje mi się, że ten 4 czerwca jest ważnym elementem tego punktu przegięcia i wydaje mi się, że to może być też punkt zwrotny w zachowaniu Klapouchego i Tygryska, dlatego że ci panowie muszą zwrócić uwagę. Obrazi się na pana pan Szymon za pewnym tego momencie obraził. Naprawdę interesy ich osobiste i interesy ich partii są zdecydowanie mniej ważne niż interes Polski, którym deklarują, że się kierują. Ja sobie nie wyobrażam, żeby pan Kosiniak-Kamysz chciał przejść w historii jako grabarz PSL-u. No, ta partia się chwali, że ma taką... To on może doprowadzić do tego, że będzie uznany za grabarza tej partii. Więc nie, w jego interesie jest, żeby ta partia przetrwała, a ma coraz mniejsze szanse nie przetrwać, jeżeli nie będzie startowała ze wspólnej listy. To jest czas nie tylko na to, żeby Polacy otworzyli oczy, ale też inni czołowi działacze opozycji. Dobrze, drodzy państwo, ale sądzą państwo naprawdę, panie doktorze, to jeszcze zdanie do pana i później państwo, czy ma pan pewność, że Tusk jeszcze chce tej jednej listy? Wydaje mi się, że będzie się kierował tym, co jest najbardziej prawdopodobne w odsunięciu, w odsunięciu PiS od władzy. Tak, dlatego, że tutaj, jeżeli się okaże, że nie będzie wspólnej listy, to zaraz się może okazać, że z powodu Donta Prawo i Sprawiedliwość dalej będzie rządziło. Ze względu na to, że ogromny procent, 8%, na przykład 7,8 albo 7% głosów przejdzie w rozdawaniu mandatów na Prawo i Sprawiedliwość, tak? No i tak naprawdę co mi z tego, że Kosiniak-Kamysz będzie uznany wtedy za grabarza PSL-u i że PSL zniknie z mapy politycznej, to samo z Hołownią. I będzie się moim zdaniem kierował absolutnie podstawowym interesem. On musi wygrać te wybory. To jest też ważne dla niego osobiście. Dla nas, Polaków, musi te wybory wygrać, ale to jest również dla niego ważne osobiście. Dlatego wydaje mi się, że to jest podstawowe kryterium, jakim będzie się kierował przy tym, czy przyjąć tę partię na jedną listę, czy nie. Czas na to, żeby pokazać wreszcie, że my nie walczymy o politykę prorodzinną, o finanse publiczne przeciwko ruskim agentom. My walczymy o demokrację w tym kraju. Dlatego wszystkie interesy muszą być tej walce podporządkowane i różne formy. Jedna lista jest taką formą, ale trzeba wytłumaczyć Polakom, że ta jedna lista jest pomimo tego, że się bardzo różnimy w polityce społecznej, rolnej i tak dalej. Będziemy je realizowali, te polityki w sporze demokratycznym, jak tą demokrację odzyskamy, bo już jej nie ma. Pani doktor, sądzi pani, że jedna lista rzeczywiście gwarantowałaby sukces? Bo tak, ja Tusk już do tematu nie wraca. Mam wrażenie, że, powiem to delikatnie, stracił cierpliwość. Z kolei pan Szymon Hołownia i pan Władysław Kosiniak-Kamysz, no, zapowiadając swoją obecność na marszu. O, a mieli nie iść. Mieli nie iść. No, rozumiem, że czekali na jakiś pretekst. Powiedzieli, że to nie oznacza współpracy na zasadzie tworzenia jednego komitetu wyborczego. Trochę się krygują. Bo to będzie zależało naprawdę, no niestety, ale od sondaży. Oni są naprawdę raczej przytomnymi politykami i jak im się utrzyma ta tendencja 8, to mogą się po prostu wystraszyć i wystraszą się słusznie zresztą. Mhm. Natomiast mówicie państwo, jedna lista trzeba uściślić. I tak to nie będzie jedna lista, bo na razie nic nie wskazuje na to, żeby Lewica się na tę listę wpisała. A nie wskazuje dlatego, że wtedy pan Czarzasty miałby problem wewnętrzny u siebie. Ja akurat dlatego, myślę, że Czarzasty jest największym zwolennikiem, jeżeli chodzi o pozostałe partie opozycyjne jednej listy. Możliwe tylko tyle, że zandbergowcy twierdzą, że nie
i że oni z Lipkami, bo tak brzydko przezywają platformersów nadal, i że oni z Lipkami się na jednej liście nie widzą, więc to jest kwestia, co przeważy. Tam cały czas trwają przetargi, ale nie liczyłabym na to, że Lewica jednak pójdzie na wspólnej liście. To tutaj chodzi w tej chwili właśnie o tę trzecią drogę nieszczęsną, czyli o pana Kłapouchego i Tygryska. I Tygryska. Z całą sympatią. Tygrysek to żona go nazywała, tak, ale dlaczego Kłapouchy nie bardzo? To zaraz zapytamy pana doktora, bo widzę, że to pan jeszcze chciał coś uzupełnić. Tak, ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Pole działania pana Jarosława Kaczyńskiego jest takie, że jeszcze naprawdę wysunie mnóstwo czynników, które stworzą, że i Zandberg, i pan Kosiniak-Kamysz, i pan Hołownia przejrzą na oczy. Oby. I zaczną, bo Polacy będą widzieli rozbieżność pomiędzy deklarowanymi przez nimi celami, a faktycznymi, do jakich mogą doprowadzić. Ja podam wyniki badania opinii publicznej. Proszę popatrzeć. Polska 2050 zagłosowała inaczej niż cała opozycja nad tą ustawą o Sądzie Najwyższym. Myślała, że zdobędzie poparcie. Jej sondaże spadały. Co ostatnio mieliśmy? Kosiniak-Kamysz i Hołownia wypowiadali się albo przeciw, albo bardzo wstrzemięźliwie na temat indeksacji z 500 do 800 plus. I co? Ich sondaże ani nie drgnęły. Wprost przeciwnie, o ponad 2% wzrosły sondaże. To jest pierwszy sondaż po tym głosowaniu nad 800 plus. Wzrosły o 2,5% sondaże Koalicji Obywatelskiej. To pokazuje, że Polacy zaczynają widzieć, że te wszystkie cele, te wszystkie ustawy wspierające ludzi są niczym innym jak maskowanie faktycznego celu Jarosława Kaczyńskiego. I jak ktoś tego nie widzi, to zaczną go krytycznie osądzać. To teraz pan doktor Oczkoś. Pani doktor Pietrzyk-Zieniewicz przed chwilką powiedziała, że to są przecież przytomni politycy. Ale ja mówię z całą sympatią, natomiast tam jest jeden niepolityk tylko, jeszcze. No właśnie do tego chciałam nawiązać, bo wielokrotnie w trakcie naszych spotkań pan mówił, że Szymon Hołownia jeszcze nie jest politykiem. No nie jest jeszcze, bardzo mi przykro, bardzo mówię, z sympatią całą i tak dalej. Wiem, że się obraził, ale no, my się znamy z dawna, dawien, to nie jest jakoś... I obraził się na pana? Wielka znajomość, w związku z tym... Dopiero teraz się obrazi, jak pan mówi, że on nie jest politykiem. No bo nie jest. Kłapouchy. No ale no, akurat to jest sympatyczne... Kłapouchego by darował. Tak, jak ktoś widział bajkę, to czy czytał... Ale reżyserka tutaj jeszcze uzupełnia mi na ucho, że ich zdaniem to bardziej z tych postaci to Królik, a nie Kłapouchy. Dobrze, proszę uprzejmie, to ja jestem w stanie zmienić narrację. Natomiast my jesteśmy świadkami teraz z punktu widzenia obserwatorów ciekawego momentu. Otóż partie walczą o swoją tożsamość. Ale 4 czerwca ta walka przybierze takie w oczach opinii, to o czym mówił pan doktor, że ludzie zaczną się jednak gromadzić wśród tego, kto może wygrać. I to, co zrobił Donald Tusk, myślę, że, ja nie jestem politykiem, ale ja bym wcześniej już stracił nadzieję. Nawet jeżeli to było jakoś tam udawane, no to co może zrobić Platforma czy Koalicja? No musi postawić na to, że wygra sama te wybory. Znaczy, będzie pierwsza po prostu. Znaczy, ja mam wrażenie, że Tusk już dokładnie na ale to idzie. Ale to jest oczywiste dla mnie. Wiem, że dołączają samorządowcy w części, tak? Znaczy, tak się rozdzieli, że będą część... Część do PSL-u, tak, część... I to jest mądra tutaj polityka prezydenta Karnowskiego, bo to może dać jakiś jeszcze efekt, bo jakby poszli sami, pewnie by polegli tak jak zwykle. W związku z tym ta polaryzacja zacznie za chwilę się mocno uwidaczniać. Dlaczego Jarosław Kaczyński idzie jako zjednoczona prawica, co mogę, to jest śmieszne? Dlatego, że tego Donta dostaje właśnie. Jakby teraz rozbić to na te partie, które były, to już by PiS może nie było pierwsze w sondażu. Dokładnie. W związku z tym, jeżeli chodzi o... to teraz trzeba się szybko uczyć polityki. PSL-owi jest bardzo blisko do Platformy, wbrew pozorom. Rządzili razem. Ale też coś, żeby pocieszającego było. Ja widziałem i to w środę przyszłą polityka, pan Władyka napisze taki artykuł. 9 miesięcy pracowały różne think tanki 4 partii opozycyjnych, szukając z punktów wspólnych w różnych 17 tematach. I przejrzałem to i uczestniczyłem w kilku jako obserwator oczywiście. Przynajmniej 7 punktów jest dokładnie identycznych. I dla Hołowni, są te punkty wspólne. Dla PSL-u, dla Koalicji i dla Lewicy.
Przynajmniej 7 jest naprawdę, nawet nie tam, że podobnych, to samo jest. Tylko teraz trzeba mieć odwagę i jednak powiedzieć, dobra, mi nie idzie, może pójdzie mi za 4 czy za 5 lat. Dołączam, tam jest też kwestia nazwy, wspólna lista, a jedna lista to też jest coś innego moim zdaniem. W sensie narracji oczywiście dla ludzi, że jesteśmy na jednej liście czy na wspólnej liście. Ale to już jest za późno, już poszło. Która jest lepiej, pana zdaniem? No, jak państwo myślicie? Jedna lista. Oczywiście. Jesteśmy na jednej liście, a nie na wspólnej liście, a poszła wspólna lista i to wycięło bardzo dużo osób. Tutaj semantyka ma duże znaczenie. Natomiast trudno, jeżeli Szymon Hołownia rzeczywiście chce odsunąć PiS od władzy, bo to jest warunek w ogóle czegokolwiek w tym wszystkim, to powinien się zastanowić razem z panem prezesem Kamyszem. A jeżeli ma jakiś plan inny do przodu, no to tu się nic nie złoży. Natomiast ponieważ też uważam, że Jarosław Kaczyński nie wytrzymuje końcówek, jak jest pod presją, to nie wytrzymuje, czyli te wrota piekieł już zostały otwarte i smoła już się pod kotłami grzeje. No dobrze, drodzy państwo. I teraz ta polaryzacja, ostatnie zdanie, może spowodować, że Koalicji Obywatelskiej rzeczywiście pójdzie w górę. Tu jeszcze jest prośba od pana Piotra, od naszego widza. Pani Kamilo, niech ta wspaniała trójka podpowie Polakom, jak działać po marszu 4 czerwca. Pani doktor. Bo trzeba będzie te społeczne emocje utrzymać, jakoś działać. Idą wakacje. To nie będzie sytuacja korzystna dla opozycji bez wątpienia, no bo rząd siłą rzeczy ma więcej narzędzi, żeby utrzymywać cały czas zainteresowanie swoim obozem. Co zrobić po marszu, nawet jeżeli on się okaże super sukcesem z perspektywy... Cóż, trudne pytanie. Właśnie chodzi o to, żeby nie wybuzowało jak korek od szampana i nie opadło jako te bąbelki. No. Przede wszystkim troszeczkę zmienić. Nawet pan pewnie powie, że więcej niż troszeczkę, znowu byłam delikatna, dotychczasowe, no niby to jeszcze nie kampania, więc oni odpowiadają, nie, to my tam do czerwca coś tam se pokończymy i potem się weźmiemy za kampanię, ale zdecydowanie inaczej procedować niż to się dzieje do dzisiaj. Donald Tusk musi mieć wsparcie, bo do września nie wytrzyma, jest tylko człowiekiem. I to, przepraszam, że to powiem, nie najmłodszym. No ma te 20 lat i jeden dzień i ten jeden dzień robi różnicę. Robi ogromną różnicę. Musi mieć wsparcie, więc tam muszą wyjść harcownicy, to się tak nazywa w takim naszym języku, którzy będą podtrzymywali ten entuzjazm na wszelkie możliwe sposoby. Nie on jeden jeżdżący po całej Polsce, bo to jest za mało. Po prostu za mało, a poza tym on dość często bywa zdenerwowany, to wystarczy tam zobaczyć, co punktują i co punktować będą przeciwnicy. Przecież on się czasem przejęzyczy, czasem coś powie, nie do końca precyzyjnie, no powtarzam, musi mieć wsparcie. Panie doktorze? Ja myślę, bo pytanie było od słuchacza, tak? Co robić? Niech każdy musi sobie pytanie zadać sam i odpowiedzieć sobie samemu. To znaczy, musimy w sobie znaleźć siłę taką, jak mieliśmy w czerwcu 1989 roku, bo dokładnie o to samo walczymy. To znaczy, nie tylko mamy wymagać od Tuska, Hołowni czy Kosiniaka, Chamysza, wy jesteście tam politykami, my wam płacimy, to zróbcie. A co z tego, jak oni nie zrobią? I będziemy mówili, że wina Tuska, że żyjemy w niedemokratycznym kraju, to my będziemy w tym niedemokratycznym kraju żyli. Proszę popatrzeć, jak się to powoli zmienia. I to robić po 4 czerwca to samo, ale dwa razy bardziej. Już widzimy znanych aktorów, ale celebryci, znane osoby z życia publicznego muszą pokazywać, jaka jest waga tych wyborów jesiennych i wskazywać na to, kto ma rację, jakie będą skutki, jak nie wygramy. Więc to każdy musi sobie sam pytanie, i co ja mogę zrobić, żebyśmy na pewno jesienią wygrali, a co powinien zrobić jeden albo drugi lider partii, a co z tego, jak oni poniosą porażkę? To przecież my wszyscy będziemy w klatce, nie oni. Tylko my. Ale wie pan, to powiedzenie, że Polak i przed szkodą i po szkodzie głupi, jednak jest bardzo ważkie. Polacy dość często robią pewne rzeczy, albo ich nie robią właśnie, a potem żałują. Pełna zgoda, ale też Polacy niekiedy, nie zawsze, ale niekiedy, sprawdzają się w takich bardzo ważnych zrywach. Jest ta zbiorowa mądrość Polaków. Oby ona zaistniała. Dlatego, że tak jak pan rzecz określił, panie doktorze, to pan postawił społeczeństwu wymagania,
wymaganie, iżby było społeczeństwem obywatelskim. A niestety my wszyscy płaczemy nad tym, że u nas to z różnych powodów, ale społeczeństwo obywatelskie, no powiedzmy są zalążki jakieś, ale generalnie tego nie ma. Notabene na tym żerują zwykle różne totalitarne pomysły, no PiS bardzo, bardzo, ale nie ma tego społeczeństwa. Dlatego mówię, poza tym Polacy zawsze szukali charyzmatycznego wodza dusz. No my tak mamy po prostu. Krzyczymy wodzu prowadź i idziemy. Druga strona tak ma, to do Kaczyńskiego krzyczy się wodzu prowadź i ten jego duch tam się unosi. Czyli na pytanie, co zrobić? Obudzić w sobie obywatelskość i poczucie obowiązku, że to my jesteśmy odpowiedzialni za to, co się w tym kraju będzie działo. Pan doktor Oczkoś, co robić po marszu 4 czerwca? Ja tylko skończę, dlatego mówiłam skupić się przy Tusku, bo tak mi w środku wypadło. Pan doktor? Z tym charyzmatycznym wodzem duszy, rzecz jasna. Ja sobie zdaję sobie sprawę, że to jest takie pytanie, na które nie ma odpowiedzi, taki tak nie, nie wiem, rób to, rób tamto, instrukcja ABC. Natomiast dlatego mówię o tym mierzeniu ducha na tym marszu. I tu raczej bym się zwracał do tych struktur partyjnych czy sympatyków danych partii opozycyjnych, żeby zrobiły coś takiego, czego nie mogą zrobić partie opozycyjne, bo nie mają pieniędzy takich, jakie ma rząd. Czyli marketing bezpośredni. Przekonaj jednego sąsiada, jednego członka rodziny, że... Ale to trochę teraz działa w przypadku marszu, mam wrażenie. Że dokładnie na tej no zasadzie to się zaczyna odbywać. To jest technika, przepraszam, że przerwałam. Która jest absolutnie... Tylko oby to krótkotrwałe nie były. Natomiast chodzi o to, że... To, co pan doktor mówi, że się ludzie budzą, nie budzą, żeby nie widzieć tylko siebie w tym, tylko właśnie jaka jest perspektywa. To znaczy, jeżeli ktoś mówi, dobra, niech oni pójdą na ten marsz, ja pójdę na grilla, bo jest fajna pogoda, no to niech sobie pomyśli, że takich milion ludzi pójdzie na grilla, a nie pójdzie na marsz na przykład, prawda? Jeżeli nie wywieszę baneru, teraz to już technologia jest oczywiście, ale jedna przekonana osoba daje dużo więcej możliwości niż tak, no ja idę, a ty nie poszedłeś, to ja cię uważam za kogoś gorszego. Nie ma gorszych i lepszych. Tylko są ludzie niepoinformowani. I teraz, bo wielkie słowo zostało już użyte wielokrotnie. Myśmy używali wielokrotnie przez 8 ostatnich lat. 8 ostatnich lat Prawo i Sprawiedliwość pracuje bardzo mocno na tym, żeby społeczeństwo obywatelskie zabić. Zamordować. Wypalić, bo to jest niedobrze, jak obywatele się gromadzą, coś chcą, kombinują, gadają ze sobą, władza nie ma nad tym kontroli. Jarosław Kaczyński jest politykiem absolutnie XIX-wiecznym, jeżeli chodzi o pewne mechanizmy i tak rozumie też politykę i władzę. PiS nie przyszedł do władzy, żeby pomagać ludziom, tylko żeby ludźmi rządzić. No i sobie zadajmy teraz pytanie, chcemy być rządzeni przez takich ludzi, którzy niczego nie potrafią, mają złą intencję, a z założenia już nas podejrzewają, że jesteśmy tymi, którzy chcą im zrobić coś No dobrze, gorszego. Drodzy Państwo, to teraz ten najczarniejszy scenariusz, który to scenariusz Państwo już zaczęli paręnaście minut temu kreślić, czyli po prostu rozruby społeczne. Czy to nie jest tak, że Jarosław Kaczyński właśnie do tego dąży? Że po to była ta komisja, żeby zaostrzyć nastroje? Mówi się o tym, że teraz przy okazji niedzieli mają być zwiększone kontrole drogowe organizowane przez policję. Taki włoski strajk przy okazji, czyli bardzo gruntowne i powolne sprawdzanie stanu technicznego samochodów, trzeźwości kierowców i tak dalej. To będzie budziło sprzeciw i agresję ludzi, którzy chcą się dostać do celu. I że zacznie się bardzo niebezpieczna sytuacja. No, nie będę tego nazywać wojną domową, no bo też to byłaby inflacja słów. Natomiast czegoś więcej niż polaryzacja. Czy nie na to gra Kaczyński? Bo potem sobie na przykład może wprowadzić stan wyjątkowy i nie zrobić wyborów. Dokładnie. Może grać. Pan doktorze. Moim zdaniem tak będzie. To znaczy wszystkie formy ustawowe, nieustawowe, poprzez takie kontrole i tak dalej, używanie policji, Jarosław Kaczyński użyje po to, żeby dalej trwać przy władzy. A które instrumenty będzie bardziej, a które mniej używał, to będzie wynikało z sondaży. Teraz mamy ogromną kampanię dotyczącą finansów publicznych. Tak, myśmy pozabijali mafię VAT-owską, dlatego nas na wszystko stać. Gdyby rządziła opozycja, to by wam to wszystko polikwidowała. Dzisiaj jest taka wywiad z Mateuszem Morawieckim. To my wam nie tylko podniesiemy z 500 do 800, ale opozycja wam zabierze nawet to 500 i tak dalej, i tak dalej. To będzie jeden instrument w sferze gospodarczej. Będziemy podatki, w ogóle cuda na kiju zrobimy. Drugi będzie ten taki właśnie przykręcanie śruby. Komisja ta, jak ona tam się zwie, czy nie komisja, to ciało. Będziemy wprowadzali efekty, które będą
podburzały społeczeństwo do protestów, żeby w razie czego wprowadzić stan wyjątkowy, jak i stan nadzwyczajny, żeby było można przesunąć wybory. Ja chcę zwrócić uwagę na wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, którym powiedział, że oczywiste jest, że Rosja będzie ingerowała w nasz proces wyborczy, a tu jeszcze ma wsparcie tych agentów, których my tu za chwilę ujawnimy przed tą komisją. No później się okaże, że mamy wojnę za granicami, a Rosjanie chcą wpływać na nasze wybory, to może je przesuniemy, żebyśmy w normalnych warunkach je... Więc wszystkich metod użyję, tak? Pani doktor... jeszcze tak. Przy mobilizacji społecznej żadna z tych metod nie zadziała. Policja to sobie może kontrolować samochody, jak do Warszawy jedzie 50 czy 100 tysięcy ludzi, ale na pewno nie jest w stanie kontrolować, jak przyjedzie pół miliona czy milion ludzi. Dlatego tutaj masa ma ogromne znaczenie. To, co pan doktor powiedział, w zależności od tego, ile nas będzie, z jakim tam nastrojem pójdziemy, to będzie też determinowało kolejne te kamyczki milowe przed wyborami jesiennymi. Pani doktor, zapytam wprost. Czy Jarosław Kaczyński raz zdobytą władzę odda? Czy nie odda? No cóż, scenariusze tu są różne. Na pewno nie bez walki. On już walczy, to wszystko, co się dzieje. To już jest walka pisowska. Na razie jeszcze bez krwawa, daj Boże, i bez wsadzania do więzień. Ale już zaczyna to wszystko bardzo brzydko pachnieć. Być może taki ma być finał, gdyby im się okazało, że jednak nie wygrywają. Albo że nie wygrali. Przecież zawsze można powiedzieć, że wybory były sfałszowane, a tu pisowcy są mistrzami. Więc no, żyjemy w ciekawych czasach i być może różnie. Ale wrócę do własnego wątka. Słusznie pan powiedział, panie doktorze, że mobilizacja społeczna. Ale to, przepraszam, ona nie ma. Żeby kochać, trzeba widzieć choćby cień postaci. My jesteśmy gdzieś na początku. Pan doktor powiedział, że Kaczyński chciał zabić społeczeństwo obywatelskie. Będę się upierać, że w takim razie to była aborcja. Bo jeszcze się nie urodziło, a już zostało zabite. A w takim razie trzeba mieć jakiś przywódców, jakiś prowodyrów. Tylko to nie ma być pejoratywnie w tej chwili, ale słowa użyłam celowo. Tu bardzo bym liczyła na samorządowców. Samo się nie zrobi. Właśnie my bardzo długo liczyliśmy, politycy liczyli. Mój czyczerone, profesor Karol Mądzelewski, powiedział, że to był nasz największy błąd po wielkiej przemianie. Że liczyliśmy, że zrobi się samo. Owoż się nie zrobi. Ludzie funkcjonują inaczej, zwłaszcza ci mniej albo wcale polityką niezainteresowani, czyli połowa z nas tak na dobrą sprawę, jeśli nie lepiej. Więc tutaj będzie trzeba tych wyrazistych przywódców, liczę na samorządowców bardzo. Ale poza tym no, warto by było, żeby wrócili gdzieś, żeby z nami porozmawiać bodaj przez media. Ci, którzy jeszcze zostali, bo wielu odeszło na wieczną wertę. Władysław Frasyniuk pierwszy. Władek, wróć, wszystko wybaczymy. Jesteś potrzebny. Doktor Mirosław Oczkoś, w tej części ostatnie zdanie. Znaczy to, ten wywiad też mnie trochę przeraził, bo on otwiera możliwości, bo to jest dla elektoratu przecież twardego, że na granicy prowokacja, tuż za granicą prowokacja, wystarczy w jednym województwie stan wyjątkowy według Konstytucji Polskiej, żeby przedłużać, że wybory się przeciąga. Natomiast ja myślę, że Jarosław Kaczyński władzy dobrowolnie, w sensie tak mocnej przegranej, tak? Bo to wtedy rzeczywiście robi wynik, nie 400 tysięcy więcej, bo to się da zmanipulować, ale raczej jest nastawiony, że władzę raz zdobyty nie odda i za duża siatka interesów. To co, skończy się Majdanem, jak tu napisał jeden z naszych widzów? Jeden z naszych widzów przed chwilą, tutaj jest komentarz, po wyborach będzie Majdan. No ale to może działać w dwie strony, dlatego że jak przegra wybory, no powiedzmy umownie odda władzę i opozycja będzie musiała coś zrobić, a on zacznie wypychać ludzi właśnie, że sobie nie radzą. Albo do momentu takiego, kiedy właśnie będzie już widać w sondażach, że przegrywa, to może też zmobilizować ludzi. Słuchajcie, transfery pieniędzy do organizacji typu Bąkiewicz i tak dalej są
niewyobrażalne. To jest tak, że tej nogi nie można odstawić. Oby się nie skończyło Majdanem, bo to będzie najgorsze związanie z możliwych. Braun już chodzi i robi burdy. Właśnie. Jest mnóstwo przykładów takich, gdzie... No i prowokacje w niedzielę też pewnie będą. Na to się trzeba przygotować. Na to też musi być przygotowana opozycja. Nie wiem jak, żeby też patrzeć. Ale jeszcze taka rzecz. Do tych, których pan doktor wymienił, ja bym mówił jeszcze o pracownikach naukowych i też mam taki apel do policjantów, żeby się zastanowili. Żeby się zastanowili. Kogo biją? Tak, to znaczy, czy wszystkie rozkazy... Nie, czy wszystkie rozkazy należy wykonywać w sposób... No myślę, że po niekontrolowanym wystrzale granatnika wiele się mogło zmienić, panie doktorze. No dobrze, ale bicie pałkami teleskopowymi, czy trzymanie ludzi, żeby nie poszli zrobić siusiu, to są metody naprawdę putinowskie. W związku z tym jesteśmy nad przepaścią i niektórzy chcą zrobić krok dalej. Dobrze, to teraz pora na część trzecią. Ja szczerze mówiąc zastanawiałam się, bo te dwa tematy były oczywiste, marsz i komisja. To są rzeczy, którymi żyjemy wszyscy. Parę ważnych spraw dzieje się obok, ale postawiłam jednak na Przemysława Czarnka. Pani doktor ostatnio, pamięta pani, podczas naszej rozmowy nazwała pana ministra bucem o przemocowej osobowości. Tak. No to pan Czarnek odpowiada i mówi o podłości profesorów. Proszę posłuchać. Do promotora pana prezydenta z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pana Zimmermana. Podłość profesorów, którzy są zatrudnieni w polskich uczelniach i którzy nie widzą polskiego interesu, jest przeogromna. W jaki sposób profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, polskiego uniwersytetu, występuje jawnie przeciwko prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej? To jest rzecz, którą trzeba będzie kończyć w następnej kadencji bezwzględnie, bo to są chamskie postawy tak zwanych profesorów, bo to są, już nie są profesorowie. Mają tytuły, mają wyższe wykształcenie, ale nie mają podstawowego, tego kulturalnego polskiego. I to trzeba głośno mówić. Z takich wypowiedzi jak Czarzastego, pana Zimmermana czy innych było wczoraj więcej. A zobaczmy zresztą... Pan prezydent po prostu skorzystał ze swojej kompetencji podpisania ustawy, która jest bardzo dobrą ustawą. Państwo wszyscy mają tytuły doktorskie. Jak państwo odebrali te słowa Przemysława Czarnka i czy to jest człowiek, który jest w stanie was obrazić? No akurat Czarnek nie jest mnie w stanie obrazić, ale właśnie to jest to, o czym mówię. Profesorowie, pracownicy wyższych uczelni po tych słowach nie mogą wymagać tylko od Tuska, Hołowni, Kosiniaka, Kamysza czy Czarzastego, żeby oni ich obronili i nie dopuścili do tego, żeby taki Czarnek dalej ich obrażał. Oni muszą wziąć też los w swoje ręce. Bo my mówimy o tych dwóch rezygnacjach czy trzech rezygnacjach z komisji przy prezydencie. Czterech już tam. Czterech, tak. Mhm. Ale to jest kropla w morzu. Tutaj masa ma największe znaczenie. Przecież my nie... Proszę popatrzeć, co się działo w trakcie tych ostatnich 8 lat, jak było zawłaszczanie państwa przez zawłaszczanie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego. Czy my widzieliśmy protesty, takie masowe protesty studentów prawa, pracowników wydziałów prawa, ale też innych. Przecież oni... też innych wydziałów, innych specjalności. Oni też są obywatelami, też żyją i chcą żyć w państwie praworządnych. Jeżeli oni się wszyscy nie zaczną walczyć o swoje przecież prawa, tak? No to nie możemy wszystkiego zwalać na jedną osobę, czyli na Tuska, obowiązków, a później jak się nie uda, to powiedzieć, a bo to była jego wina. Bo my zaczęliśmy w sobie coś takiego wyrabiać. No dobrze, pani doktor, wiemy, tak? Sprawa jest bolesna, twierdzę. Ja absolutnie podtrzymuję buc o przemocowej osobowości i niczego nie cofam. Notabene profesor Dudek ostatnio powiedział, że nawet współczuję panu Czarnkowi, bo pewnie po kadencji będzie chciał gdzieś wrócić do środowiska akademickiego i już oświadczył, jeżeli on gdzieś wejdzie do jakiejś sali, to ja wyjdę. Z tym człowiekiem nie ma o czym rozmawiać. Tylko tyle, że panie doktorze, niestety mówimy o tych profesorach, których oboje znamy, cenimy, którzy, no powiedzmy, podzielają nasz punkt widzenia. Natomiast przecież jest cała ta produkcja, raz że profesorów, no ojciec Rydzyk działa jak diabli i jeszcze parę prywatnych Sorbon, które dostały te zezwolenia na produkcję,
to pan Czarnek niech nie mówi, że kiedyś produkowano, ale teraz i owszem. Ale pan Czarnek i mówi, przecież... nie będę dawał pieniędzy naukowcom, którzy obrażają Polaków. Przepraszam, czy to są jego pieniądze? Nie, nie są, są nasze pieniądze. To oczywiście, znaczy, ja nie będę dawał. O tym już nikt nie pamięta. On ma ten przerost osobowości. Ale co rzec chciałam? Ja czasami przeglądam, zresztą panowie pewnie też, bo trzeba, to, co nam te media pisowskie, bo to nie są media rządowe ani społeczne, to, co nam one pokazują, tam też niestety pokazują się profesorowie. Polacy nie wiedzą, którzy są jacy. My mamy jak gdyby tę taką bardzo mocną orientację środowiskową, prawda? Ale jednak tam też są profesorowie, też utytułowani, też po Jagiellonkach, Uniwersytecie Warszawskim oraz różnych zagranicznych uczelniach i oni też głoszą Słowo Boże jako żywo kompletnie temu naszemu przeciwnemu. Pani doktor, ale ponieważ tacy są, to ci, którzy tacy nie są, to tym bardziej na nich spoczywa odpowiedzialność. Tak. Niech oni wszyscy wychodzą wtedy z sali. Niech oni zabierają głos publicznie i u siebie na uczelniach. Przecież mają najróżniejszego typu stowarzyszenia, senaty, rady wydziału. Przecież my teraz powinniśmy widzieć protesty zmasowane. Słusznie, wszystkich powinniśmy oczywiście, nic się nie rusza. Rad wydziału, senatów. Dlatego mówię, jeżeli ta część, która widzi o co jest walka w tym kraju, o czym będą te wybory w październiku, jeżeli ona nie zrozumie, że na niej osobiście też spoczywa odpowiedzialność, no to ta część mierna, bierna, ale wierna będzie widoczna, a odbiorcy tego będą myśleli, no to jednak nie jest tak źle. No i niestety już w tej chwili musimy skłonić głowę i powiedzieć, póki co nie rusza się nic, aż się dziwię. Aż się dziwię, nawet na wydziałach prawa, gdzie już co przytomniejsza profesura... Ale co, ludzie się boją, czy o co chodzi? To też. Boją się. To też, ale też jak gdyby właśnie do tego dążę. To, co jak gdyby własnej skóry nie tyczy, jest jakoś odległe. Skąd ci młodzi mają brać przykład, prawda, z drugiej strony? A wymagamy od nich, żeby... Nie, że my cierpimy na niedostatek autorytetów, to zupełnie inna sprawa. Dobrze. Rzeczywiście. Tak jest. Natomiast póki co nic się nie rusza i ostatni protest, gdzie rzeczywiście i Rady Wydziału, i Senacji, to był ten protest, no naprawdę, gdzie nam kazano podpisywać te słynne oświadczenia, czy współpracowaliśmy tam, czy nie współpracowaliśmy. Dobrze, to teraz nas ruszyło. Pytanie do pana nic. Doktora Oczkosia. Ja jeszcze przypomnę, bo według mnie to są najbardziej niebezpieczne słowa z tych, które się wylały z pana ministra Czarnka. On mówi tak, podłość profesorów, którzy są zatrudnieni na polskich uczelniach i którzy nie widzą polskiego interesu, jest przeogromny. I teraz uwaga, to jest rzecz, z którą będzie trzeba skończyć w następnej kadencji, bezwzględnie. No. Co to znaczy? To znaczy, będzie usuwał pan Czarnek profesorów, tak, zabierał tytuły, wyrzucał z uczelni, wywoził jak 68 za granicę, czy o co chodzi? Usuwał z uczelni na pewno. Na to, że pan Czarnek jest trzecią próbą na tym stanowisku i w końcu trafioną dla Jarosława Kaczyńskiego. Czyli znalazł człowieka odpowiedniego na to stanowisko według niego, czyli bezwzględnego. Zresztą to samo zarzuca, co jemu się zarzuca, tylko nam zarzuca to ze zwoją siłą. Jest to taki klasyczny polski cham na stanowisku ministra edukacji i czegoś takiego. To jest 68, no wiadomo z jakiego powodu. To środowisko jest najbardziej takim bolesnym przykładem, jak działa autocenzura już w tej chwili. Ludzie się boją, bo jeżeli wypowiedziało czterech z tej rady, to co robią pozostali w tej radzie jeszcze. Natomiast budowana jest struktura obok, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czyli powstaje coś, znaczy zagładza się PAN, czy Polską Akademię Nauk, zagładza się jakieś znaczące uniwersytety i wtedy nawet nie trzeba będzie tego za bardzo w sensie wyrzucać, tak? No bo to oczywiście wprowadzi się swoich rektorów, zmieni się prawo i to jest zawsze do się do zrobić. Natomiast powstają rozległe jakieś tam instytuty, szkoły. Pan Rydzyk otwiera teraz... otwiera medycynę. Właśnie ten CPK cały, czy jak to tam się nazywa, jeździ, już odrzuca różne, bo znam to z bliska, w różnych miastach odrzuca się prośbę o nowe wydziały, czyli jest normalny stalinizm,
początek stalinizmu w szkolnictwie. A to akurat Kaczyński zawsze miał na pierwszym miejscu i to jest ta jego przewaga. To, co my odpuściliśmy po 4 czerwca i to, co tutaj państwo mówiliście, że jakoś się ułoży, wszyscy rozumieją, dlaczego ten 4 czerwca nie jest czczony, nie jest jakoś podnoszony, bo na samej opozycji też było, były sytuacje pod tytułem, pan Komorowski mówił, że to żadne święto, on nie był wtedy, nie siadał do kolejnego stołu, etc. No to jeżeli my nie mamy się czego przytrzymać, w sensie symbolu jakiegoś, tożsamości. Nie wiem, ja podam, przepraszam, bo to tak będzie niszowe, ale dlaczego od szkoły podstawowej nie uczymy się preambuły na pamięć? Amerykanie wkuwają mowę Lincolna gettysburską od samego początku, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi z tą konstytucją na przykład. Albo z tą praworządnością. Słowo praworządność jest po prostu jak jakiś yeti. Abstrakcyjne. Yeti, no yeti. No to później oni postawili wszystko, tu jest jeszcze drugi minister szkodnik, minister Gliński, który zabiera i nie daje i tak dalej. To wygląda tak, jakby car rozdawał własne jakieś tam dukaty. System pańszczyźniany prowadzi donikąd. Będziemy chłopami pańszczyźnianymi. Ale teraz jest czas... Ja całkowicie się z tym wszystkim zgadzam. Teraz jest czas na to, żeby jak największa ilość Polaków to dostrzegła. Pytanie do tych profesorów, w stosunku do których tak się wypowiedział minister Czarnek. Jak następnego dnia oni wychodzą do swoich studentów i udają, że się nic nie stało? Oni myślą, że studenci tego nie słyszą? Właśnie. I że oni dalej będą przed tymi studentami odgrywali swoją rolę matematyka, fizyka, chemika i tak dalej? Właśnie. Jak się będą rady wydziałów zbierać i senaty i zarządzać uczelniami bez komentarza, jak gdyby nic się nie stało? No, dlatego mówię, musimy zacząć, to jest odpowiedź mamy na pytanie. Profesora Glapińskiego. No więc właśnie, musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, co ty możesz w tej sytuacji zrobić? No a tutaj mamy do czynienia z oskarżonymi o najgorsze, jakby w cudzysłowie, zbrodnie dla naukowca, tak? Ale jak studenci, no przecież pan Glapiński, pan Gliński, tu wymienienie został jaszczębiem, już także spokojnie. Proszę? Pan Glapiński został jaszczębiem. Już nie jest... Jaszczębiem, tak. Dobrze, niech będzie. Całe zomy tu dzisiaj chodzi mamy po prostu. O to, no ale oni, tak mówi o sobie. No. Oni nadal nauczają studentów, prowadzą przewody doktorskie. Tak jest. Są przy habilitacyjnych i nikt tam jako żywo z przeproszeniem tyłka nie rusza. Odpowiadam w tej chwili na pana pytanie. Ja też bym wolała powiedzieć co innego, bo ja jestem akurat z tego pokolenia, które z przeproszeniem w majtkach i gaciach ulotki nosiło w swoim czasie. No, to ta moja młodość i nie tak miało być, Jacek. Chciałabym powiedzieć do Jacka Kuronia, bo tam bywałam na tym uniwersytecie, że dużo nauczyłam. Ale nie ma, no przecież ci panowie są na uczelniach. To nie jest tak, że oni się zamknęli tylko w ministerialnych gabinetach. Pani doktor, to ja chcę profesorom powiedzieć, tak czy inaczej, po jesieni będą rozliczani. Albo będą rozliczani za to, z takiego oskarżenia ministra Czarka, przez ministra Czarka, albo w przyszłości przez społeczeństwo, przez studentów, przez innych obywateli. Tutaj oni są teraz postawieni do tablicy. Ja sobie nie wyobrażam brak reakcji z ich strony. A wie pan, najpierw doktor, zaczynając od ciał wybieralnych. Że ja pierwszy raz tak medialnie słyszę coś takiego tak otwarcie, a dość śledzę tam te różne spotkania i dyskusje, no to pan doktor idzie w szpicy w tej chwili. Nie za późno, to trochę jak pan uważa. No, ja nigdy o to nie byłem pytany. Nie, to nie chodzi o pana, tylko dlaczego to się dzieje tak, że dzisiaj tutaj, no to już bardzo dobrze, że pan doktor idzie w szpicy. Przecież to już się wszystko powinno dziać, o czym pan mówi, że ma się dziać dopiero. No. To jest tak powiedzenie lepiej późno niż wcale. Jaż by się chciało Młynarskiego zacytować, prawda? A nie strasz swą absencją, nie opuszczaj mnie inteligencją. Dokładnie. I no. Też róbmy swoje. Róbmy swoje. Jeszcze zielone gramy, to sobie można... To... Jeszcze, jeszcze nie umieramy. Żeby no. Było, Boże, pozytywnie trochę, to... Bo już niestety z przykrością musimy kończyć. Takie słowo do ludzi z opozycji demokratycznej, że jeżeli z takich mamy różne cnoty, jeżeli w tych zestawie cnót nie ma odwagi, to pozostałe cnoty nie mają żadnego znaczenia. Drodzy państwo... To jeszcze ostatnie zdanie. Bardzo proszę. Pana profesora Turskiego. W innym kontekście, ale on teraz obowiązuje... Bądźmy odpowiedzialni, tak? I nie bądźmy obojętni. To 11 przykazanie. Więc teraz już czas z obojętnością skończyć na każdym stanowisku. Ja wywołałem profesorów do tablicy. No jak oni mogą patrzeć studentom i obywatelom w twarz po takich oskarżeniach? Widać, mogą.
Bardzo bym chciała, żeby pan miał rację już od jutra. Drodzy państwo, bardzo dziękuję. To była przyjemność gościć państwa i obawiam się, że to było pierwsze takie spotkanie, ale nie ostatnie. Także mam nadzieję, że państwo przyjmą zaproszenie po raz kolejny, bo ja widzę, że entuzjazm wśród widzów ogromny. Pan doktor Bogusław Grabowski. Dziękuję bardzo. Pani doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Dziękuję bardzo. Pan doktor Mirosław Oczkoś. I mam nadzieję, że państwo się przyłączą do tego, co teraz powiem. I do życzeń. Życzeń dla państwa. Bardzo pięknej i słonecznej niedzieli. To jest 34. rocznica odzyskania wolności. No i pilnujmy jej. Tak jest. Z całych sił. To był Ekspres Biedrzyckiej Wybory 2023. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski. Kłaniamy się. Do zobaczenia w poniedziałek o 9.07. Dziękujemy.